Erich von Däniken. Dzień sądu ostatecznego trwa od dawna. Rozdział trzeci. W każdym atomie, a dokładniej w elektronie, zawarta jest cała inteligencja wszechświata. Wyjaśnia to sprawę wiedzy proroków. Nawet jeśli oni sami nie wiedzą, skąd ona się wzięła. Sprzeczność sama w sobie. Problemy zaczynają się dla mnie natomiast na zupełnie innej płaszczyźnie, a mianowicie religijnej. Religie zapowiadają bowiem, że w dzień sądu ostatecznego niewierzący zostaną spaleni, utopieni, zabici, zakłuci, zatruci gorzką wodą, zestrzeleni, zmiażdżeni trzęsieniem ziemi lub zmieceni z powierzchni przez inne plagi. Przepraszam za wyrażenie, ale Bogu dzięki, dotyczy to tylko niewierzących. Tylko których niewierzących, ja się pytam? Tych, którzy nie wierzą w dogmaty katolickie? A może tych, którzy mieli pecha wyrastać w ramach sekty chrześcijańskiej? Tych, którzy na złość nie wychowali się w którymś z krajów arabskich bądź azjatyckich i nie znają ani świętego Koranu, ani którejś z innych nauk buddyjskich bądź hinduistycznych? A może tych, którzy w Japonii przyznają się do szintoizmu, albo tych, którzy trzymają się przykazań Księgi Mormona? W tej sytuacji człowiekowi samo narzuca się pytanie: dobry Boże, cóżeś Ty najlepszego uczynił? Ludzie czekają na Odkupiciela i na Zbawiciela, na Zmartwychwstałego i na Mesjasza. Kto to może być? Istnieje spisana w 1573 roku saga Kyffhäuser. Nigdy państwo o niej nie słyszeli. W sadze tej opiewa się powrót niemieckiego cesarza Fryderyka I Barbarosy. Tylko jego nam jeszcze tu brakowało. Niemiecki cesarzu, śpisz, nie widzisz, wstawać czas, pora kary, zemsty wraz. Cóż, nie jest to nic nowego pod słońcem. Już starożytni Rzymianie wyczekiwali powrotu swych boskich cesarzy, Augusta, Klaudiusza, Wespazjana. Nazwano ich zbawicielami świata. Nawet o okrutniku Neronie jeszcze przez lata po jego śmierci powiadano, że odrodził się na Cyprze i przejął we władanie wyspę. Od tego rodzaju zmartwychwstańców, którzy wszyscy razem wzięci nie byli Mesjaszami i nikogo nie zbawili, wprost roi się w dziejach świata. Można ich pominąć. Nie można natomiast pominąć postaci Mesjasza z wielkich religii. W końcu wywierają one wpływ na myślenie całych społeczeństw, aż po dzień dzisiejszy. Dla całego świata chrześcijańskiego Jezus Chrystus jest Odkupicielem, Zbawicielem, który wprawdzie już 2000 lat temu zbawił nas od tajemniczego grzechu pierworodnego, ale jednak ma powrócić, aby mieszkać na wysokościach i wydawać na nas wyrok. Jak to się właściwie stało, że Jezus stał się Mesjaszem dla chrześcijan, natomiast dla Żydów, z których prawdopodobnie się wywodził, nie ma żadnego Mesjasza o imieniu Jezus, bo Jezus nie był Żydem. Sprawa ta jest tak zawikłana i narosło wokół niej, jakżeby inaczej, tyle dziesiątków tysięcy tasiemcowych komentarzy, że muszę się tutaj skupić tylko na rzeczach najistotniejszych. Ale i to dostatecznie dużo wyjaśnia. Najstarsze pisemne świadectwo nadziei mesjanistycznej, które równie dobrze mogło powstać jeszcze wcześniej, spotykamy w tzw. napomnieniach z Księgi Izajasza. Powiada teolog Ulrich Kellermann, który gruntownie przestudiował ten temat. U Izajasza znaleźć można wprawdzie wszystko, co się chce, ale na pewno nic jasnego. Tak więc sięga się po tego proroka, aby wyczarować Mesjasza. Czytamy tam: albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością
odtąd na wieki. Czy Jezus był Mesjaszem? Próba wyprowadzenia z tych słów idei chrześcijańskiego czy żydowskiego odkupiciela to już szczyt wszystkiego. Nie tylko dlatego, że jak wiadomo po Jezusie wcale nie nastał pokój. W pokoju bez granic, ale też dlatego, że mowa jest o królestwie Dawida, w którym ma on rządzić odtąd na wieki, a tymczasem po królestwie tym nie ma dzisiaj śladu. U Izajasza zdania raz pisane są w czasie teraźniejszym, dziecię nam się narodziło, raz w czasie przyszłym, wielkie będzie jego panowanie i tak dalej. Oczekiwanego dziecięcia nie mogło jeszcze oczywiście być na świecie w czasach Izajasza. Trzeba tu nadto wiedzieć, że pismo hebrajskie, w którym napisana jest księga tego proroka, to pismo spółgłoskowe, nieznające samogłosek. W każdym podręczniku hebrajskiego można też przeczytać, że w tej formie pisma nie ma gramatycznej formy czasu przyszłego. Tylko i wyłącznie dla ułatwienia lektury samogłoski zaznaczono małymi kropkami, umieszczonymi między spółgłoskami. W tekście pierwotnym używano czasu imperfectum jako czas przyszły niedokonany lub perfectum jako czas teraźniejszy. Futurum, forma czasu przyszłego, jego samodzielnej formy gramatycznej w ogóle nie było. W rzeczywistości od woli i interpretacji tłumacza można z tymi formami zrobić, co się chce. W ten właśnie sposób z perfectum, consectivum, następstwo czasów, robi się nagle futerum. Oczywiście w przypadku Izajasza uczeni ani razu nie doszli do porozumienia, które zdania to prawdziwy Izajasz, a które to nie. Gdy jeden znawca pisze, iż pierwotna księga Izajasza została niezwykle silnie zniekształcona w drodze przegrupowania tekstu, opustek i wtrętów, to drugi twierdzi coś dokładnie odwrotnego. Trzeci zaś zdecydowanie zaprzecza, jakoby mowy prorockie Izajasza w ogóle kiedykolwiek istniały, jako samodzielny zbiór. Są to jednak wszystko roztrząsania teologiczne, do których od dawna już przywykłem. Nikt nie wie, jak było naprawdę, mimo to nie ma chyba innych mesjanistycznych proroctw, które uzyskałyby takie znaczenie w dziejach świata, jak te z księgi Izajasza 9 i 5 i Daniela 7 i 9. Także inne fragmenty niezwykłego, spornego tekstu Izajasza przywołuje się, by przekształcić Jezusa w Mesjasza, ponieważ nie chciałbym zanudzić moich czytelników cytatami z Biblii, ograniczę się jedynie do podania odpowiednich miejsc. Kto jest zainteresowany, niech sobie łaskawie sięgnie do księgi Izajasza. Ani odrobiny nie przesadzam, stwierdzając, że nigdzie nie ma choćby minimalnej przekonującej wskazówki, która z Jezusa czyniłaby Mesjasza, nie mówiąc już o tym, by gdziekolwiek pojawiło się imię Jezus. Warunkiem jest jednak neutralne tłumaczenie Biblii, nie zaś to sporządzone na zamówienie danego Kościoła, gdzie słowa Jezus i Chrystus wstawia się zgodnie z potrzebą tam, gdzie to wygodne. Inne fragmenty Starego Testamentu w niczym tej konkluzji nie zmieniają. Cytując na przykład zdania z Księgi Psalmów, w których wprawdzie często jest mowa o przyszłym królestwie Izraela lub o dynastii Dawida, a także o oczekiwanym Zbawicielu i Wielkim Królu, ale nigdzie nie pojawia się imię Jezus. Zaprzęga się nawet proroka Daniela, aby tylko możliwy był cud, że to Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Tyle tylko, że Daniel wyraża się równie mgliście jak jego koledzy. Jako najbardziej charakterystyczny przytacza się fragment z rozdziału 7, gdzie czytamy: patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakoby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszelkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Sam prorok Daniel w tym kontekście o nocnych widzeniach, które miał, widzi różne osobliwe zwierzęta z dziwacznymi rogami, a ponieważ nie rozumie tych nocnych widzeń, przychodzi
jakiś anioł i mu je wyjaśnia. Dlaczego nie od razu? Wszystkie te proroctwa, jeśli w ogóle nimi są, w żadnym momencie nie zapowiadają przyjścia Jezusa, a jeśli ktoś w tych niejasnych sformułowaniach chce za wszelką cenę odnaleźć postać Jezusa jako Mesjasza, będzie musiał nieuchronnie skapitulować wobec faktów historycznych. Tak się składa, że po Jezusie nie nastała ani jakaś wyjątkowa władza, ani królestwo, które nigdy nie ulegnie zagładzie. Wiedzą o tym oczywiście także teologowie. To też wymyślono wieczne królestwo po dniu sądu ostatecznego. Bo przecież skoro coś jeszcze nie nastąpiło, to musi przyjść później. Prawda, jakie to proste. Grunt, żeby pozostała nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo chętnie zakończyłbym już spór o to, czy Jezus był Mesjaszem, czy też nie, lecz wówczas zakuta w pancerz krytyka z pewnością zarzuciłaby mi, że zwyczajnie i po prostu pominąłem najważniejsze fragmenty wskazujące na Jezusa. Bo rzeczywiście ktoś tam szuka w Starym Testamencie Jezusa jako Mesjasza, znajdzie wieloznaczne fragmenty nie tylko w tekstach Daniela, Salomona czy też Izajasza, ale także u proroka Micheasza, młodszego współczesnego Izajasza oraz u Ezechiela. Teologowie powołują się na rozdział 34, gdzie jest mowa o przyszłej trzodzie owiec, nad którą ustanowiony zostanie jeden pasterz z rodu Dawida. U tego samego Ezechiela na przykład czytamy w rozdziale 37 te same obietnice, nadzieje powstania zwycięskiego Izraela, któremu inne narody będą niejako leżały u stóp. A to peszek. Królestwo dla Dawida, tak mówi Pan Bóg, oto wybieram Izraelitów pośród ludów, do których przyciągnęli i zbieram ich ze wszystkich stron i wprowadzę ich do innego kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem. Oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem ich Pan, który uświęca Izrael, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Wszystko to są całkiem zrozumiałe, jakkolwiek tylko pobożne życzenia Żydów, sformułowane w czasie, gdy z Izraelem było krucho i niedobrze. W swych pełnych cierpienia dziejach Izraelici cały czas żywili nadzieję na jakiś odległy czas, kiedy to ich królestwo odnowi się z dynastii Dawida, a ich Bóg zamieszka między nimi. Na te fragmenty zresztą powołują się współcześni ortodoksyjni Żydzi, tak jak wiele niedoli przysparzający swemu politycznemu kierownictwu. Wskazywałem już na to, że teksty Ezechiela stanowią mieszaninę redakcyjnych próbek i aż roi się od wtrętów różnych autorów z różnych epok. W jaki sposób można było z tego wszystkiego wprowadzić mesjanizm Jezusa? Nigdy nie udało się pojąć i przypuszczalnie na zawsze już pozostanie to niedostępną tajemnicą dla mojego udręczonego rozumu. Pozostają jeszcze apokryficzne księgi Henocha, Barucha oraz dziewiąta księga Ezdrasza, w których również pojawiają się zapowiedzi przybycia Odkupiciela. Za część mesjanistyczną księgi Henocha uważa się przypowieść zawartą w rozdziale 38-71. Prorok przekazuje w nich dane i tajniki astronomiczne. Na koniec zaś mówi o przybyciu Syna Człowieczego. On odpowiedział mi i rzekł: oto Syn Człowieczy, który ma sprawiedliwość, u którego mieszka sprawiedliwość i który objawia wszelkie skarby tego, co jest ukryte, albowiem Bóg duchów wybrał go i jego los wszystko przeważył przed Panem duchów prawością na wieki. Ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, podniesie królów i wielmożów z ich miejsc spoczynku, a mocarzy z ich tronów.
rozluźni cugle mocarzy i pomiażdży zęby grzeszników, wypędzi królów z ich tronu i królestw. Są to wprawdzie jednoznaczne obietnice dotyczące przyszłych czasów i przyszłego Zbawiciela, którym jest Syn Człowieczy. Tyle tylko, że choćby przeczytał Henocha 10 razy, tam i z powrotem, nigdzie nie znajdzie słowa o Jezusie. Dokładnie tak samo rzecz się ma z apokryficzną Księgą Barucha oraz 9 Księgą Ezdrasza, oczekiwanie Mesjasza. Tak, jakkolwiek sygnały, że będzie nim Jezus, nie. Na koniec tego chaosu, jako świadectwa na korzyść Jezusa, teologia wymienia testamenty 12 patriarchów. Są to również teksty apokryficzne, zredagowane, bezsprzecznie w okresie wczesnochrześcijańskim. Zwieńczeniem tego wszystkiego są jeszcze zaliczane do ksiąg prorockich księgi sybiliańskie. Mieszanka jest już wtedy nie do pobicia, tylko o Jezusie jako Mesjaszu nie ma w nich ani słowa. Ktoś, kto przekopie się przez zwarty gąszcz teologicznych rozpraw, dostrzeże w starożytnych tekstach żywione przez nich, ich autorów, przeczucia i żarliwą nadzieję na jakieś niesłychane wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości. W tekstach proroków oraz w testamentach 12 patriarchów miejscem tego wydarzenia jest jednoznacznie Ziemia, natomiast w tekstach apokaliptycznych dzieje się ono gdzieś nad Ziemią. Dlatego też teolog dr Werner Kippers zauważa bardzo słusznie: światło nadziei błyszczy na ciemnym tle, a w jego ognisku pojawia się pod różnymi kształtami osobliwość, istota człowiecza, Syn Człowieczy, Wybraniec, Sprawiedliwości, Gwiazda Pokoju, Nowy Kapłan, Człowiek Mesjasz. Element czysto przypadkowy, więcej niż człowiek, a jednak nie po prostu anioł czy Bóg. W jaki sposób pojąć postać o tak dziwacznych konturach? W kręgu teologii żydowskiej Mesjasz pozostaje człowiekiem ludzkiego pochodzenia, a często nawet nie osobą, lecz całym ludem izraelskim jako takim. Inaczej dzieje się w teologii chrześcijańskiej, tam postać Mesjasza utożsamia się z Synem Bożym. Tyle tylko, że w obu teologiach pozostaje bez odpowiedzi parę pytań. Skąd wzięło się czekanie na Mesjasza? Ile liczy sobie lat? W końcu nie wystarczy wskazać na proroków takich jak Izajasz, Daniel czy Ezechiel, skoro dokładnie przecież wiadomo, że ich teksty były fałszowane, modyfikowane. Również odnoszące się do tych proroków, datowanie jest bezsensowne z tego samego powodu. Idea Mesjasza jest zdecydowanie znacznie starsza niż wszyscy ci prorocy razem wzięci. To, co zapowiadają prorocy, to tylko formy tego oczekiwania, które w swym ludowym sednie istniały już od momentu wypędzenia z raju. Cała barwność proroczych opisów funkcjonuje na podobnych zasadach. Prorocy i ich późniejsi redaktorzy pracowali na odziedziczonej spuściźnie myślowej, obejmującej wspólną wielką nadzieję całego narodu. A nadzieja ta była już stałą składową. Jeśli nie wręcz gwarantem przetrwania pewnej grupy ludzkiej, zanim jeszcze zapisano pierwsze słowo. Oczekiwanie zbawienia jest prastare i sięga znacznie dalej, poza czas życia proroków. Teolog Leo Landman pisze, że Izraelici pozostawili światu trzy prezenty: monoteizm, zasady moralne oraz prawdziwych proroków. Trzeba do tego dodać prezent czwarty, wiarę w Mesjasza. Stwierdzeniu temu można z całym przekonaniem zaprzeczyć. Wiele innych starożytnych ludów, zarówno tych cywilizowanych, jak i tych prymitywnych, także znało ideę czekania na Mesjasza. Jeszcze w roku 1919 teolog Schomers pisał: do elementów służących umocnieniu i pokrzepieniu gminy chrześcijańskiej należy przeświadczenie o wyższości chrześcijaństwa nad wielkimi innymi religiami, no ba, o absolutności tegoż. Uważam, iż tego rodzaju twierdzenia wymagają uprzedniego poznania innych religii. Trzeba się wczytać i wczuć. A jeśli po takich studiach ktoś nadal twierdzi, że chrześcijaństwo absolutnie przewyższa wszystkie inne, czyni to
z potężną dawką wiary. Wiara jest sprawą indywidualną. Niemniej jednak przestrzegam przed nieocenianiem innych religii. Przez całe tysiąclecia, niejednokrotnie dłużej niż chrześcijaństwo, nie straciły nic ze swojej mocy i nadal są źródłem fascynacji. Wszystkie religie, czy to przedchrześcijańskie, czy też pochrześcijańskie, znajdą ideę odkupienia. Wszystkie bez wyjątku z utęsknieniem czekają na znaki na niebie i na obiecany powrót swojego Mesjasza. Największą i niewątpliwie najdynamiczniejszą wspólną religią z czasów pochrześcijańskich jest islam. W świętej księdze muzułmanów, w Koranie, Jezusa czci się wyraźnie jako proroka, nigdy jednak jako Mesjasza, czy wręcz Bożego Syna. Islamski Mesjasz Sura mówi o tym jednoznacznie. Oni niewierni powiedzieli: miłosierny wziął sobie syna, popełniliście rzecz potworną. Niebiosa omal się rozrywają od tego, iż oni przypisali miłosiernemu syna, a nie godzi się miłosiernemu, aby wziąć sobie syna. Wcześniej zaś w wersecie 34 tej samej sury czytamy: to Jezus, syn Marii, słowo prawdy, w którą powątpiewają. Tylko i wyłącznie chrześcijaństwo wierzy w Jezusa jako Mesjasza i Odkupiciela. Wszystkie inne wielkie religie światowe nie chcą o tym słyszeć. Ani islam, ani religia żydowska, nie wspominając już o religiach dalekowschodnich. Oczywiście wszystkie wielkie światowe religie mają wspaniałych religoznawców, mądrych myślicieli i analityków. We wszystkich światowych religiach istniały i istnieją znakomite wyższe szkoły teologiczne z całą armią wielojęzycznych uczonych. Jako laika w sprawach teologii zawsze zdumiewa mnie fakt, że wszyscy ci nieprzeciętnie mądrzy jajogłowi, mający do dyspozycji ten sam materiał bazowy, dochodzą do całkowicie odmiennych wniosków. Zarówno religia żydowska, jak i islam czy chrześcijaństwo powołują się w swoich egzegezach na tych samych proroków starożytności. I niech mi ktoś teraz powie, że egzegeza objaśnienie to nauka ścisła. Gdyby tak było, ze wszystkich zakątków świata nadchodzić powinny te same wyniki, ponieważ jednak pomimo tych wszystkich wyższych uczelni teologicznych, różnych religii, najwyraźniej tak nie jest. Twierdzę, że żaden z tych naukowców nie ma już prawdziwej orientacji. Każdy służy tylko swojej religii, czy w nią wierzy, czy też nie. Islam także zna pojęcie sądu ostatecznego, sądnego dnia. Zacytowałem już sury 81 i 82, podobnie jak Apokalipsa według świętego Jana, także Koran powiada. Sura 21, werset 104. Tego dnia my zwiniemy niebo, tak jak się zwija zwoje księgi. I tak jak zaczęliśmy pierwsze stworzenie, my je powtórzymy. To samo dotyczy trąb z Apokalipsy, bo w Koranie, sury 20, werset 102, czytamy: w tym dniu zadmą w trąbę i my zbierzemy grzeszników niebieskookich. Sura 27, werset 59 powiada nawet: o, nie ma miasta, którego byśmy nie zniszczyli przed dniem zmartwychwstania lub którego byśmy nie ukarali karą okrutną. A kiedy ma się to wydarzyć? Przyjdzie ona niespodziewanie i wprawi ich w zdumienie i nie będą w stanie jej odwrócić, ani nie będzie im dana żadna zwłoka. Sura 21, werset 40 islamski: Mesjasz nosi imię Mahdi. Zarówno prorok Mahomet, jak i najróżniejsi imamowie po nim zapowiadali przyjście Mahdiego. Imamowie, czyli najwyżsi przywódcy duchowi islamu, bezustannie zapewniali, że błędem jest spekulowanie na temat ewentualnego momentu ponownego przybycia Mahdiego. Jest to bowiem tajemnica znana tylko i wyłącznie Allahowi. Podobnie jak to się dzieje w religii żydowskiej i chrześcijańskiej, literatura poświęcona ponownemu przybyciu Mahdiego zupełnie
zapełnia całe biblioteki. Nie ma już ewentualności, której by nie rozważano na wszelkie sposoby. Pewnego razu jakiś obcy zapytał imama Al-Begira o znaki zapowiadające przybycie. Imam odparł: będzie to wtedy, gdy kobiety zaczną się zachowywać jak mężczyźni, a mężczyźni jak kobiety, i kiedy kobiety zasiądą z rozłożonymi nogami na osiodłanych koniach. Będzie to wtedy, gdy przyjmowane będą fałszywe wypowiedzi świadków, a prawdziwe wypowiedzi świadków będą odrzucane. Wtedy, gdy mężowie przelewać będą z niskich pobudek krew innych mężów, gdy popełniać będą czyny nierządne i marnować pieniądze biedaków. Jeśli by trzymać się tych kryteriów, to Mahdi powinien był przybyć już dawno temu. Lecz jak twierdzi ów islamski uczony, zanim przybędzie Mahdi, musi wystąpić 60 fałszywych mężów podających się za proroków. Nie dysponuję dokładną wiedzą, ilu było fałszywych proroków, ale ich liczbę szacuje na znacznie ponad 6 tysięcy. W teologicznej literaturze islamu panuje taki chaos na temat oczekiwanego Mahdiego, co w żydowskiej chrześcijańskiej na temat Mesjasza. Raz ma on być 12 imamem, który powróci jako Mahdi, aby odnowić czyste społeczeństwo islamskie. To znowu w zależności od dogmatyki 12 imam, który powróci jako Mahdi, w ogóle nie umarł. Także na temat kiedy i gdzie panuje całkowita niezgodność, Mahdi jest najwyższym przywódcą ostatnich dni. Przybędzie 23 nocy Ramadanu, która to noc jest nocą potęgi, w której odsłonięty zostanie święty Koran i w której zstąpią na ziemię aniołowie Allaha. Na koniec pozostaje jeszcze stwierdzenie, że wprawdzie wszystkie wielkie światowe religie oczekują nadejścia Mesjasza, nikt jednak nie wie, kiedy ma to nastąpić. Generalnie można powiedzieć, że postać Mesjasza wiąże się z gwiazdami, firmamentem i wielkim ostatecznym sądem nad ludzkością. Mają mu towarzyszyć zastępy aniołów, ma on dysponować niesłychaną mocą i mieszkać na wysokościach. Czy to właśnie jest jądro ludowego przekazu, esencja prastarej obietnicy? Powrócimy. Aby można było skonkretyzować tę nieśmiałą na razie myśl, potrzebne są dodatkowe przekazy starsze niż Koran czy chrześcijańskie apokalipsy. Teksty z innych kręgów kulturowych niż te omawiane powyżej. Słowo Awesta pochodzi z języka środkowo-parskiego i znaczy tyle, co główny tekst lub pouczenie. Księga Awesta zawiera wszystkie teksty religijne. Parsów, czyli dzisiejszych zwolenników Zaratustry. Sam Zaratustra miał się narodzić z dziewicy. Tradycja powiada, że z nieba opuściła się góra oblana czystym światłem. Z góry wyszedł młodzieniec, który wszczepił embrion Zaratustry do brzucha jego matki. Ponieważ religia Parsów była starsza od islamu, odmówili oni uznania Koranu za świętą księgę. Wędrowali do Iranu i do Indii, chociaż ich językiem jest Gujarati, jeden z języków nowoindyjskich. W liturgii nadal posługują się starożytnym językiem awestańskim, spełniającym funkcję podobną do kościelnej łaciny w katolicyzmie. Parsowie stoją przed takim samym dylematem, co wyznawcy innych religii. Mianowicie zachowała się tylko 1/4 pierwotnych tekstów, Awesty. Składa się ona z księgi Jasna, zawierająca hymny recytacyjne, jaszt, będących hymnami do 21 bogów, zbioru staroirańskich mitów z późniejszymi uzupełnieniami zwanymi Visprat, wraz z inwokacjami do wyższych istot oraz Videvat, księgi zawierającej przepisy dotyczące zachowania czystości. Zachowały się one częściowo w przekazach zapisanych pismem klinowym, które sporządzić kazali król Dariusz Wielki, żyjący między 550 a 486 przed Chrystusem, jego syn Xerxes
żyjący 519-465 przed Chrystusem oraz wnuk Artaxerxes, żyjący 425 lat przed Chrystusem. Najwyższy Bóg, Stwórca nieba i ziemi, zwał się Ahura Mazda. Pochwalone niech będą gwiazdy. Jeśli wierzyć pismom Parsów, niebo gwiazdowe podzielone jest na różne gromady gwiazd, prowadzone przez różnych dowódców. Niebiańskie chówce poczynają sobie dość wojowniczo. Mowa tam o żołnierzach systemów gwiezdnych i bardzo wyraźnie o bitwach, jakie odbywają się we wszechświecie. W najwyższych rejestrach głosi się też pochwałę poszczególnych gwiazd. A w Giranapivdin, werset 13, gwiazdę Tistria, błyszczącą, majestatyczną, wychwalamy, gwiazdę Kataweka, której podlega woda, wychwalamy, wszystkie gwiazdy, które zawierają nasienie wody, wychwalamy. Wszystkie gwiazdy, które zawierają nasienie drzewa, wychwalamy. Wychwalamy te gwiazdy, które nazywają się Haftoringa, dające zbawienie, stawiające opór Jatu. Wychwalamy. Hymny pochwalne wydawają się być czymś więcej niż tylko arabeskowymi wytworami wyobraźni dla Parsów, bowiem planety od samego początku były zwykłymi ciałami o kulistym kształcie. Na marginesie wspomnijmy Galileo Galilei. Dopiero w roku 1610 swoim dyskursem o ruchu planet wywołał rewolucję w astronomii. Od najwcześniejszych czasów Parsowie wznosili świątynie na cześć różnych bóstw i ich ojczystych światów. Atrakcyjna osobowość w każdej z tych świątyń istniał kulisty model planety, której była poświęcona. Ponadto w każdej świątyni obowiązywały inne szaty, a także odmienne rytuały. W świątyni Jowisza można było się pokazać jedynie w szatach uczonego lub sędziego, w sanktuarium Marsa natomiast Parsowie nosili szaty w barwach wojennych, czerwieni, i rozmawiali ze sobą dumnym tonem. W świątyni Wenus śmiano się i żartowano. W świątyni Merkurego zaś przemawiano na modłę retorów i filozofów. Za to w świątyni Księżyca kapłani Parsów zachowywali się jak dziecinni zapaśnicy, fikający koziołki, natomiast w świątyni Słońca noszono brokaty, zachowując się jak przystało na królów Iranu. Quadriga solis, radwan zaprzężony w cztery skrzydlate konie, wywodzi się z irańskiego kręgu kulturowego, w którym bogowie z danej planety kierują słonecznym rydwanem. W tekstach Awesty zaś pojawiają się hymny na cześć niebiańskich wozów i ich woźniców. Cztery rumaki, białe, leciutkie, błyszczące, mądre, widzące, bez cienia, pędzą przez niebiańskie regiony. Szybciej od obłoku, szybciej od ptaków, szybciej od strzały, które wyprzedzają wszystkich, za którymi pędzą. Gdy któryś we wschodnich Indiach atakuje go, gdy któryś jest w zachodnich Indiach, pokonuje go, w Jasztach, rozdział 10, werset 67 czytamy. Który frunie uczynionym w niebiosach wozem z kraju Arzaki do kraju Ksanira. Białe, leciutkie, błyszczące, mądre, widzące, bez cienia pędzą przez niebiańskie regiony. Jaszty zaś w rozdziale 10 powiadają, wóz ten ciągnął cztery rumaki białe, jednobarwne, spożywające niebiańskie pożywienie nieśmiertelności. Wszechświat pełen jest tego rodzaju pojazdów latających. Rozgraniczenie zaś elementów takich jak strzała, ptak, obłoki, niebiańskie pożywienie i tak dalej, świadczy o tym, że Parsowie doskonale wiedzieli, o czym mówią. I oczywiście także Parsowie oczekują powtórnego przybycia swoich bogów. Z nieba mają stąpić istoty ze światła i zabawić umęczonych ludzi. Zaratustra osobiście zadaje swemu bogu Ahurze Maździe pytanie na temat czasów ostatecznych, a ten mówi,
o końcowej walce dobrych z nikczemnymi. Z nieba opuści się mnóstwo towarzyszów zwanych pogromcami wszechświata. Są nieśmiertelni, ich umysł jest doskonałością. Zanim ci pomocnicy pojawią się na firmamencie, zaćmieni się słońce, zaczną się trzęsienia ziemi, podniosą się straszliwe wichury i z nieba spadnie gwiazda. Szok i niedowierzanie zagości w ludzkich umysłach. Anarchia spowije cały świat. Po straszliwej bitwie, w której wezmą udział przybywający całymi zastępami wojska, rozpocznie się nowy złoty wiek. Ludzkość nabierze takiego doświadczenia w uzdrawianiu i tak znakomicie będzie umiała stosować lekarstwa, że ludzie nawet o krok od śmierci nie będą umierać. Różnica w stosunku do odkupicieli i innych religii na pierwszy rzut oka nie wydaje się istotna. Z jednym może zastrzeżeniem, że tym razem w roli zbawców pojawią się pogromcy wszechświata. To na nich się czeka, na bogów z gwiezdnego namiotu. Złoty wiek w hinduizmie, wszystko jest jeszcze bardziej skomplikowane ze względu na mnogość bóstw. Tam u początku czterech wieków świata jest wielk bogów, zwany Kratyługa lub Devaługa. Wiek ten pod każdym względem był idealny. Nie istniały bowiem choroby, ani nierzeczliwości, kłótnia, ani złośliwość, lęk, ani ból. Wtedy, jak powiada hinduska tradycja, celem ludzi był tylko najwyższy Brahman. Nawet członkowie czterech kast żyli razem. Wszyscy mieli to samo ubranie, ten sam obyczaj, tę samą wiedzę, albowiem wtedy kasty wypełniały swoje obowiązki jednym i tym samym postępowaniem. Życie ludzi było po prostu idealne. Głównym zajęciem była asceza i studiowanie pism. Nie istniała żadna materialna żądza. Ludzie kochali prawdziwą mowę i prawdziwe nauki. Nie było żadnego bezprawia. Nikt bowiem nie odczuwał ziemskich pragnień. Bhagavata Purana, jedno z wielu dzieł hinduistycznych literatury religijnej, przedstawia ludzi owego złotego wieku jako zadowolonych, przyjaznych, cierpliwych, łagodnych i pełnych miłosierdzia. Byli szczęśliwi, ponieważ nosili pokój we własnych sercach i nic, i na nic się nie skarżyli. Był to świat, jakiego nawet nie umiemy sobie wyobrazić, ponieważ człowiek współczesny miotany jest na wszystkie strony żądzami i pragnieniami. Pytanie, kto to stworzył, który naród za to jest odpowiedzialny? Co komu po wieku absolutnego szczęścia, skoro nie ma się żadnych pragnień, lecz ów złoty wiek hinduizmu służy tylko jakoby za podstawę pewnego wyobrażenia, którego projekcja usytuowana jest w odległej przyszłości. Tak samo było w wymarzonym wieku. Ma być także w przyszłości. Toteż w rozdziale czwartym Brahmavaivarta Purany przedstawiony jest idealny stan wedle nauki brahmańskiej. Świat, w którym wszyscy ludzie są porządni, wierni, szanujący wiek i naturę, nie znają złośliwości ani niegodziwości. W złotym wieku hinduizmu ludzie byli piękni, mocni i cieszyli się nieprzemijającą młodością. Ale ten czas powróci. Hinduizm nie zna też pary prarodziców, takich jak Adam i Ewa, ponieważ Brahma stworzył na podobieństwo istot boskich 8000 ludzi po 1000 par z każdej z czterech kast. Pary te kochały się wprawdzie i odbywały ze sobą stosunki, ale nie mogły mieć dzieci. Dopiero pod koniec życia każda para wydała na świat po dwoje dzieci, z tym, że nie stało się tak bynajmniej za pośrednictwem seksu i bólów porodowych, lecz na drodze czystomyślowej. W ten sposób powstawały istoty duchowe, które zaludniły ziemię. Ów stan ogólnej szczęśliwości trwał tak długo, dopóki negatywne duchy, ale także wszelkiego rodzaju bogowie, nie zamącili ludziom w głowach. W bogach widziano wprawdzie potężne i przepotężne i nieśmiertelne istoty, jednakże większość z nich była bardzo podobna do ludzi i miała zindywidualizowaną naturę. Na czele ich wszystkich stał książę wszechświata, który wszystkimi rządził.
Świat bogów hinduizmu jest jednak tak zróżnicowany i powiązany tak ścisłymi związkami pokrewieństwa, że nie wystarczyłoby tu miejsca, aby o tym wszystkim powiedzieć. Tak czy inaczej, najróżniejsi bogowie opanowali nie tylko podróże kosmiczne, ale przeróżnego typu pojazdy, którymi przemierzali także ziemskie przestworze. Wszystkie te latające obiekty były materialne, nie były tworami duchowymi, ani też nie powstały z niczyjej wyobraźni. Latające aparaty wyposażone w dokonujące straszliwych zniszczeń systemy broni są opisane ze wszystkimi szczegółami w indyjskich tekstach religijnych, zwłaszcza w Wedach, uważanych za najstarsze źródło języka i religii. Słowo Weda znaczy święta wiedza. Wśród nich jest także Rigveda, zbiór 1208 hymnów skierowanych do bogów. W Rigwedzie stwierdza się jasno i wyraźnie, że owe obiekty latające przybyły na Ziemię z kosmosu i że to bogowie osobiście wpoili ludziom wiedzę. W hinduistycznych tekstach występują porównywalne z wojną w niebie, z żydowskich legend bitwy między bogami. Nie odbywają się one zresztą w jakimś niezidentyfikowanym niebie duchowej szczęśliwości, lecz na firmamencie nad ziemią. Gwiezdne wojny. W księdze Vanaparavan, na przykład będącej składową staroindyjskiego eposu Mahabharata. Jako miejsce zamieszkania tych bogów wymienia się w rozdziale 168 wręcz dosłownie miasta kosmiczne, krążące wysoko nad ziemią. To samo mamy w rozdziale 3 księgi Sabhaparavan. Owe gigantyczne twory nosiły nazwy Vaihayasi, Gagankara czy Kekara. Były one tak potężne, że promy kosmiczne Vimana mogły wygodnie wlatywać przez wielkie wrota do ich wnętrza. W dodatku nie mamy tu do czynienia z jakimiś mglistymi szczątkami tekstów, których nie ma jak zweryfikować, tylko ze staroindyjskimi przekazami dostępnymi w każdej większej bibliotece. Tyle, że wyłącznie po angielsku. Nieliczne tłumaczenia na niemiecki są wszystkie bez wyjątku znacznie okrojone. W tomie Drona Parva z Mahabharaty, strona 690, werset 62, można przeczytać, jak to trzy wspaniałej budowy wielkie miasta okrążały ziemię. Siały one zamęt na ziemi, ale także wśród bogów. Doszło do gwiezdnych wojen. Strona 691, werset 77. Shiva, który leciał tym wspaniałym pojazdem składającym się ze wszystkich niebiańskich mocy, przygotował się do zniszczenia trzech miast. Stanu zaś ten pierwszy, najgłówniejszy zniszczycieli, ten pogromca Asurów, ten znamienity wojownik o niezmierzonej dzielności, którego podziwiają niebianie, wydał rozkaz zajęcia znakomitej i jedynej w swoim rodzaju pozycji bojowej. Kiedy potem trzy miasta zeszły się na firmamencie, ustawiły się w korzystnej pozycji do strzału. Mahadeva Shiva przeszył je straszliwym promieniem z potrójnych, rażących pasów. Danawowie nie byli zdolni przeciwstawić się temu promieniowi, który natchniony był ogniem Yuga i składał się z Wisznu i Somy. Kiedy wszystkie trzy miasta poczęły płonąć, Parvati pośpieszyła tam, by napawać się tym widokiem. Bogowie hinduizmu walczyli między sobą na firmamencie, dokładnie tak, jak Samael, Lucyfer w starożytnej legendzie. Przypomnijcie sobie państwo, Samael był największym księciem pośród nich w niebie i poszedł Samael i sprzymierzył się ze wszystkimi najwyższymi zastępami przeciwko swemu panu i zebrał wokół siebie swe chówce i opuścił się z nimi na ziemię i zaczął szukać sobie towarzysza. A co my mieliśmy u Henocha? Opisał on bunt wśród aniołów, wyliczając nawet imiona ich przywódców. To właśnie jądro starożytnej tradycji, bitwa na niebie, walka między bogami, jest najistotniejszym elementem tych, którym sprawia, że naiwne
Wyobrażenia nieba zdominowane w religiach okazują się farsą. W hinduizmie człowiek osiąga szczęście absolutne poprzez siebie samego, przez własne bezustanne odradzanie się, oczyszczanie, ulepszanie swojej karmy, aż po najwyższy stopień. Pomoce do tego służące pochodzą jednak od bogów, a w ostatecznej instancji od uniwersalnego boga Brahmy. Również Hindusi znają ideę wielokrotnych narodzin i tak na przykład Wisznu narodził się kiedyś jako Krishna i wybawił ziemię z tarapatów. Sprawa karmy, czyli przeznaczenia i reinkarnacji, to dla nas ludzi kultury zachodu kompletna abrakadabra. Jak w ogóle Hindusi wpadli na to, żeby wierzyć w bezustanne odradzanie się w nowych postaciach, z jednoczesnym taszczeniem z jednego życia w drugie, wszystkich zasług i przewinień? Niesłychanie skomplikowana nauka o karmie została niezwykle precyzyjnie i szczegółowo opisana w pismach dżinizmu. Dżinizm jest trzecią co do wielkości religią w Indiach. Obok hinduizmu i buddyzmu, dżinizm wykształcił się w północnych Indiach na wiele stuleci przed buddyzmem i w V wieku rozprzestrzenił się na obszarze całego subkontynentu indyjskiego. Wyznawcy dżinizmu powiadają jednak, że właściwy moment powstania tej religii sięga tysiące lat w głąb dziejów. Uważają oni swoją religię za wieczną i nieprzemijającą. Nawet pomimo to, że na jakiś czas popadła w zapomnienie. Zawarta ona jest w całym szeregu pism przedbuddyjskich, mających, nie da się tego inaczej określić, charakter legendarny. Nauka w starożytności, teologiczno-filozoficzna literatura dżinistyczna obejmuje żywot świętych pieśni, pieśni mówiące o pradawnych stwórcach, jak też wszelkiego rodzaju przepisy. Dzieła te porównywane są z Biblią, znane są pod zbiorczą nazwą Svetambar i dzielą się na 45 głównych grup o wręcz niemożliwych do wymówienia nazw. Vyahra Prajna Pratyanga wykłada całą naukę dżinizmu w formie dialogów i legend. Annatura Unapapatika Dhanasanga wykłada całą naukę dżinizmu w formie dialogów i legend. Opowiada historię o pradawnych świętych, którzy wznieśli się na koniec do najwyższych istot niebiańskich. W grupie Paragwata znajdujemy księgi naukowe i pouczenia i tak na przykład Unpadapurva traktuje o najróżniejszych substancjach, ich powstaniu i przemijaniu, czyli chemia. Viryapravadapurva opisuje mu moce substancji bogów i wielkich mężów. W Paravanapurva mamy medycynę. W Lokabindusarapurva wykłada się matematykę i mówi się o zbawieniu. Nie dość na tym, w religii dżinistycznej są też upangi w liczbie 12, w których dowiadujemy się o różnych szczegółach na temat słońca, księżyca i innych ciał niebieskich, a także o istotach żywych, je zamieszkujących. W ramach specjalnego dodatku można się nauczyć z dzieła Aputika, w jaki sposób dostąpić istnienia w światach bogów. Nie brakuje też oczywiście wyliczenia boskich królów. Grupa Parkirna, księga 7. Poza tymi pismami są jeszcze podobno prastare księgi, które kiedyś istniały, ale zaginęły. Wyznawcy dżinizmu wierzą w każdym razie, że pisma te przekazywały sobie ustnie kolejne pokolenia kapłanów. Utrata tych ksiąg nie jest dla nich rzeczą specjalnie bolesną, ponieważ bezustannie pojawiają się nowe inkarnacje dawnych proroków, którzy, jeśli tylko czas i ludzie odpowiednio dojrzeją, ogłoszą treść owych zaginionych tekstów. Z pism tych przetrwały jedynie szczątki, traktujące jednak o rzeczach zdominowanych, a mianowicie, jak przenosić się za pomocą magicznych środków do odległych krajów. Jak dokonywać cudów, jak przemieniać rośliny i metale, jak pokonywać przestworze. Jeśli chodzi o to ostatnie, czyli pokonywanie przestworzy, to zjawisko znane jest także z indyjskiej literatury sanskryckiej.
Zainteresowanych odsyłam do mojej książki Szok po przybyciu Bogu. Według nauki dżinizmu obecna epoka, ta, w której żyjemy, jest zaledwie jedną z wielu. Wcześniej były już inne okresy dziejów świata, wkrótce zaś mniej więcej w roku 2000 wedle chrześcijańskiej rachuby czasu nastąpić ma nowa epoka. Takie nowe epoki obwieszczane są zawsze przez 24 proroków, tak zwanych Trinkanharu. Prorok lub prorocy nowej dla nas epoki dopiero się narodzą lub też żyją już na świecie jako osoby dorosłe. Religijni przywódcy dżinizmu twierdzą nawet, że znają już ich nazwiska i inne szczegóły ich życia. Nieprawdopodobne daty. Pierwszym z owych Trinkankarów był Rishaba, który wędrował po ziemi legendarne 8 400 000 lat temu. Rishaba był gigantem i dożył podobno niesłychanie sędziwego wieku. Wszyscy kolejni patriarchowie byli coraz mniejsi wzrostem i dożywali coraz krótszego wieku. Mimo wszystko jednak jeszcze 21 z nich, jako imię brzmiało Arisztameni, dożył 1000 lat, a wysoki był na 10 długości łuku. Dopiero dwóch ostatnich z minionej epoki, Parśwa i Mahavira, osiągnęło rozsądny z naszego punktu widzenia wiek. Praśwa dożył lat 100 i miał już tylko 9 łokci wzrostu, a Mahavira, 24 Trinkankhara, dociągnął zaledwie do 74 wiosen przy wzroście 7 łokci. Pojawienie się Trinkankharów dżyniści umiejscawiają w epokach tak odległych, że można dostać zawrotu głowy. I tak na przykład dwaj ostatni prorocy mieli podobno umrzeć odpowiednio w roku 500 i 750 przed Chrystusem. Natomiast okres działalności poprzednich można oszacować mniej więcej po tym, że Arisztameni, drugi w kolejności, uszczęśliwił swoją obecnością naszą staruszkę Ziemię przed 84 tysięcy lat. Te rzucone od tak sobie liczby powinny właściwie skłonić naszych badaczy mitu, a także teologów do nadstawienia uszu. Dlaczego? Otóż dlatego, że po raz kolejny pojawia się tu opakowanie w dziedzictwo religijne, zasadnicze wspólne jądro tradycyjnych przekazów ludowych, które rozpoznać można także w wielu innych świętych i mniej świętych księgach. Oto w telegraficznym skrócie próba odświeżenia pamięci czytelników. Starobabilońska lista królów WB444 wymienia w okresie od stworzenia ziemi do potopu 10 królów. W sumie mieli oni panować ni mniej, ni więcej jak 456 tysięcy lat. Po potopie królestwo po raz kolejny zeszło z nieba. I 23 królów, którzy objęli teraz panowanie, rządziło łącznie 24 500 lat. 3 miesiące, 3 dni i pół dnia. Równie fantastyczne dane mamy na temat wieku biblijnych patriarchów. Adam miał żyć ponad 900 lat. Henoch miał lat 365. Gdy uniósł się do chmur, jego syn zaś, Matuzalem, dociągnął do 969 lat. Nie inaczej jest w starożytnym Egipcie. Kapłan Maneton doniosi, że pierwszym boskim władcą Egiptu był Hefajstos, który zresztą przyniósł ze sobą ogień. Następni to Kronos, Ozyrys, Tyfon i Horus, syn Ozyrysa i Izydy. Po bogach przez 1255 lat rządził ród boskich potomków i znowu inni królowie rządzili 1817 lat. Po nich 30 innych królów memfickich przez lat 1790. Po nich jeszcze innych 10 tynickich przez lat 350. Rządy duchów zmarłych i boskich potomków trwały 5813 lat. Takie właśnie niemożliwe daty potwierdza także starożytny historiograf Diodor Sycylijski, który prawie 2000 lat temu zostawił po sobie liczących 40 tomów bibliotekę dzieł historycznych. Powiadają, że Ozyrys i Izyda aż do panowania Aleksandra, który założył w Egipcie miasto nazwane jego imieniem, upłynęło ponad 10 tysięcy lat.
Niektórzy jednak podają, że niewiele mniej niż 23 tysiące lat. Jako ostatniego świadka potwierdzającego niemożliwe daty wymienimy Hezjoda. Około roku 700 przed Chrystusem napisał on w swoim dziele Prace i dnie, iż na początku ludzi stworzyli nieśmiertelni bogowie, Kronos i jego towarzysze, boski to ród bohaterów, półbogów, miano noszący, ród już ostatni na ziemi, szeroki przed nami żyjący. Tak więc, cytując daty podawane przez dżinizm, nie znajdują się bynajmniej w splendid isolati, lecz raczej w całkiem doborowym towarzystwie i nie muszą nawet powoływać się na okresy dziejów świata i niemożliwe daty znane u ludów Ameryki Środkowej. Wiele przekazów dżinistycznych z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy naukowej wydaje się wręcz rewolucyjnych. Na przykład Kala, czyli czas, odkrywa w nich taką rolę, jakoby sformułował ją Albert Einstein. Najmniejszą jednostką czasu jest Uramaya, co odpowiada okresowi, jakiego potrzebuje atom, aby przy najwolniejszym ruchu przesuwać się o własną długość. Dopiero niezliczone Samaya tworzą jedynkę Avalika, 1,677,216, zaś nareszcie coś policzalnego. Owych Avalika tworzy jeden, Muharata. Odpowiada to 40 naszym minutom. 30 Muharata stanowi jeden Ahorarata, co wynosi dokładnie jeden dzień i jedną noc, zupełnie jak u nas. Co niejasne, jeśli pomnożyć 48 minut, jedna Muharata, przez 30, ponieważ 30 Muharata daje jedną noc i jeden dzień, otrzymamy 1440 naszych minut. Dokładnie taki sam wynik daje pomnożenie 24 godzin przez 60 minut. Daje 1440. Istotne jest to, że rachuba czasu dżinizmu liczy sobie tysiące lat i została pierwotnie przekazana przez niebiańskie istoty. 15 Ahorarata daje tak, jak u nas jedna paksztha, czyli pół miesiąca. Dwa paksztha zaś stanowią jedna masa, czyli miesiąc. Dwa miesiące odpowiadają jednej porze roku. Trzy pory roku dają jedną ajana, semestr. Dwa ajana to jeden rok, odpowiadają jednej porze roku. Trzy pory roku dają jednego ajana, semestr. Dwa ajana i jeden rok, 8,400,000 lat. I to jedna purwanga, na czym jeszcze nie koniec. Dwie takie purwanga dają w sumie jeden purwa, czyli 16,800,000 lat. Liczby w rachubie czasu dżinizmu potrafią mieć do 77 cyfr. Ponadto własne określenia otrzymują wartości czasowe porównywalne z naszym rokiem świetlnym, czyli odległością, jaką światło pokonuje w ciągu roku. Niesamowite, chciałoby się powiedzieć, gdybyśmy nie wiedzieli, że Majowie z Ameryki Środkowej operowali równie zwariowanymi liczbami i tak samo łączyli je z czasem we wszechświecie, jakby znawcy dżinizmu z dalekiej Azji. Dżiniści przejęli od swoich niebiańskich nauczycieli także definicje przestrzeni, które nas zdumiewają i ostatecznie, a może nareszcie, pozwalają zrozumieć, w tym kontekście istoty tajemniczej karmy, ponownych narodzin. Mogę w tym miejscu zaprezentować jedynie skrótowe streszczenie tej nadzwyczaj bulwersującej i zagmatwanej nauki, które zawdzięczam podręcznikowi napisanemu przez teologa Helmuta von Glasenappa. W naukowych dziełach dżinistów czytamy, że atom zajmuje jeden punkt w przestrzeni. Atom ten może łączyć się z innymi atomami, w skandacha, które wówczas zajmuje kilka bądź nieskończoną liczbę punktów w przestrzeni. Dokładnie to samo mówi nasza wiedza. Dwa atomy tworzą najmniejszy model cząsteczki, lecz istnieją także łańcuchy cząstek liczące miliony milionów atomów. Wskutek łączenia się poszczególnych atomów powstają substancje o różnorodnej gęstości. Nauka dżinistyczna rozróżnia sześć głównych typów takich powiązań. Drobne, niewidoczne, drobne, jeszcze niewidoczne, drobne, grube, niewidoczne, ale postrzegalne, węchowo i słuchowo, grube, drobne, rzeczy, które można zobaczyć, ale nie można ich dotknąć. Na przykład cień, mrok, grube rzeczy, które mogą się
złączyć samodzielnie, na przykład woda, olej, grube, grube rzeczy, które nie łączą się same bez pomocy z zewnątrz, na przykład kamień, metal. W nauce dżinistycznej również cień i odbicie w luszcze uznawane są za coś materialnego, ponieważ zostały wywołane przez rzecz. W takim ujęciu nawet dźwięk nie zalicza się do kategorii drobne-drobne, lecz do tylko drobne. Powstaje on wskutek tego, że zbiory atomów trą o siebie. Nauka ta powiada, że substancje z kategorii drobne-drobne potrafią przeniknąć wszystko, a zatem są w stanie zmienić inne substancje. Substancja, która wnika w duszę, objawia się jako karma. W taki to oto sposób doszliśmy do sprawy ponownych narodzin. Że co proszę? Karma na wieki? Truizmem jest twierdzenie, że każdy rodzaj materii, czy to będzie stół, czy okruch kości, można rozłożyć na czynniki pierwsze aż do poziomu atomowego. Atom z kolei zna jeszcze cząstki subatomowe, niejako podcząsteczki. Jedną z nich jest elektron, drgający w niewyobrażalnym rytmie 10 do potęgi 23 drgań na sekundę. W ujęciu dżinistycznym materia tego elektronu byłaby z kategorii drobne-drobne. Nie jest już uchwytna, a w dodatku jest nieśmiertelna. Atomy mogą wchodzić we wszelkie możliwe związki. Zawsze jest przy tym elektron. Elektron oddziałuje jak duch w materii. Zupełnie jak pole magnetyczne czy fala radiowa, przenikające określone substancje. Myśli każdej istoty żywej wpływają na jej czyny. Materią świata jest materia ducha. Powiadał angielski astronom i fizyk Arthur Eddington, żyjący w latach 1882-1944, laureat Nagrody Nobla, zaś Max Planck stwierdził, nie istnieje materia sama w sobie. Wszelka materia powstaje i istnieje dzięki sile, która wprawia w drgania cząsteczki atomowe. Nasz byt jest następstwem wcześniejszego czynu. W końcu przecież musiało nas poprzedzić inne życie, z którego zostaliśmy zrodzeni. Nawet gdybyśmy w przyszłości potrafili stworzyć życie sztuczne, nie zmienia to istoty tej reguły. Z tego wynika, że każde istnienie stanowi jedynie ogniwo długiego łańcucha istnień przeszłych i przyszłych. Ponieważ nasze myśli kierują czynami, czyny z kolei pozostawiają ślady w naszym duchu. Dla lepszego porównania możemy sobie wyobrazić, że duch jest jakby polem magnetycznym, które przecież wpływa na materię. Dla dżinistów to, co u nas popularnie nazywa się duszą, jest zbudowaną ze substancji drobne-drobne, częścią materialnego ciała. Część ta jest tak samo odseparowana od ciała jak elektron od jądra atomu. Elektron wprawdzie zawsze należy do atomu, lecz nigdy nie wchodzi on ze sobą w styczność. Atomy mogą zmieniać swoje położenie, mogą skupiać się w gigantyczne łańcuchy cząsteczkowe i zawsze towarzyszą im elektrony. Dziwnym trafem nie są to wciąż te same elektrony, ponieważ elektron skacze od atomu do atomu. Na przykład, kiedy do układu zostanie doprowadzona energia w postaci powiedzmy ciepła, w biblijnym ułamku sekundy, kiedy elektron przeskakuje z atomu do atomu, puste miejsce po nim zostaje zajęte przez inny elektron. Jest to wiecznie nieśmiertelne, drobne-drobne drganie poza materialnym odrębem atomu. Dokładnie tak samo widzą dżiniści karmę, swoją duszę. Obojętnie dokąd udaje się ciało, czy zostanie ostatecznie spalone, czy zjedzone przez robaki, karma pozostaje nieśmiertelna. Owa karma zawiera wszystkie informacje dotyczące istoty żywej, do każdej i do której należy. Żyjąc bowiem, człowiek myśli i czuje. To myślenie i odczuwanie zostaje przeniesione na substancje. Drobne, drobne, karmy, niby grawiura. Kiedy karma stanie się nowym ciałem, zawiera już informacje z każdego poprzedniego życia, aż po kres wieczności. Ponieważ sens życia polega jednak ostatecznie na dążeniu do osiągnięcia szczęścia absolutnego, zlania się w jedno z Brahmanem, karma
wiedzie nas ku temu celowi poprzez niezliczone kolejne inkarnacje. Ten sposób myślenia wcale nie jest tak znów odległy od naszej filozofii, ani od stanu wiedzy współczesnej fizyki. Zdumiewać powinno właściwie tylko to, że tego rodzaju spójnych teorii nauczano już przed tysiącami lat i że wszyscy bez wyjątku nauczyciele pochodzili z kosmosu. Również nauczyciele dżinistów. Ostatnia epoka dziejów według rachuby dżinizmu, ta, która właśnie teraz trwa, zapoczątkowana została około roku 600 przed Chrystusem przez ostatniego z 24 Trinkanharów. Ów Trinkanhara nazwał się Mahavira. Kim był? Królewskim synem, który w studium embrionalnym został przeszczepiony przez istoty niebiańskie do macicy młodej królowej. Wszyscy niebiańscy nauczyciele dawnych epok mają kiedyś powrócić, narodzeni w nowych ciałach. Dżiniści mają nawet wiele dawnych rycin przedstawiających 24 Trinkanharów, proroka Mahavirę. Nad procesją ku jego czci unosi się aż 5 niebiańskich statków. Pomiędzy ideą oczekiwania na ponowne przybycie Boga u dżinistów, a tą samą ideą u chrześcijan i muzułmanów, czy też Żydów, istnieje pewna zdecydowana różnica. Otóż ci ostatni oczekują Mesjasza i najwyższego sędziego. Po jego przybyciu wierzący czeka niebiańska szczęśliwość, niewierzących wieczne piekło. W dżinizmie jest inaczej. Oni nie czekają na jednego, jedynego Mesjasza i Odkupiciela, lecz na wielu. Owi znani jako Trinkanhara prorocy powracają w kolejnych epokach dziejów. Po ich pojawieniu się nie następuje żaden koniec. Nie jest tak, że panuje radość i obfitość, ale też nie ma wiecznego piekła. Po prostu zaczyna się nowa runda w grze wszechświata. Trinkanharowie są bardziej pomocnikami niż odkupicielami. Przygotowują ludzkość do każdej następnej epoki. Dlatego rodzą się jako ludzie. Przypomnijmy sobie Syna Człowieczego w przepowiedni Henocha. Ich substancja jednak, ich kosmiczna wiedza pochodzą z wszechświata. To nie ziemskie, lecz pozaziemskie moce wszczepiają nasienie lub embrion do macicy kobiety. Chciałbym zauważyć tu na marginesie, że ta koncepcja myślowa istniała już na setki, jeśli nie tysiące lat przed narodzinami Chrystusa. Więc nikt nie może sugerować, że dżinizm zapożyczył pomysł od chrześcijaństwa czy żydostwa, znającego niepokalane poczęcie. Było raczej odwrotnie. Kosmiczni nauczyciele, jakim są Trinkanharowie, mogli być w posiadaniu wiedzy astronomicznej i astrofizycznej. Dlatego dżinizm operuje danymi astronomicznymi, które nas zdumiewają i zaskakują. Nauka ta powiada, że rozmiary wszechświata można zmierzyć. Jednostka miary w tym przypadku raju, czyli odległej, jaką Bóg przemierza w ciągu 6 miesięcy, pokonując w jednym mgnieniu oka 2 057 152 jojana, Ziemię otulają 3 warstwy, różnie oznaczone w zależności od swojej gęstości. Jedna gęsta jest jak woda, druga gęsta jak wiatr, a trzecia gęsta jak rzadki wiatr. Powyżej znajduje się absolutna pustka. Zupełnie tak samo mówi nasza współczesna wiedza. Atmosfera, troposfera z tlenem i azotem oraz stratosfera z warstwą ozonową. Powyżej rozciągają się przestrzeń międzyplanetarna, o ile u nas powoli zaczyna zwyciężać pogląd, iż we wszechświecie muszą istnieć jeszcze inne formy życia, nie tylko człowiek. O tyle taka wiedza w dżinizmie nie jest już czymś nowym. Cały wszechświat zapełniony jest najróżniejszymi formami życia. Są one rozsiane równomiernie po gwiaździstym niebie. Ciekawe, że wprawdzie na wszelkich możliwych planetach istnieją rośliny i najprostsze organizmy żywe, lecz tylko na określonych, istoty o swobodnych ruchach. Dżiniści, filozofowie, religii opisują nawet różnorodne właściwości mieszkańców poszczególnych światów. Nawet niebo, bogów, ma swoje odrębną nazwę. Nazywa się Kalpa.
Mają się tam znajdować wspaniałe latające pałace, ruchome budowle, niejednokrotnie dorównujące wielkością całemu miastu. Te niebiańskie miasta usytuowane są piętrowo, jedne nad drugimi, mianowicie tak, że centrum każdego piętra we wszystkich kierunkach, do którego mogą wlatywać wimana niebiańskie pojazdy. Kiedy jakaś epoka dobiega końca i mają się narodzić nowi, Trinkarowie, w głównym pałacu nieba bogów rozbrzmiewa dzwon. Jego dźwięk sprawia, że we wszystkich pozostałych 3 199 999 niebiańskich pałacach również rozbrzmiewają dzwony. Wówczas bogowie zbierają się na naradę. Jedni z miłości do Trinkinharów, inni z ciekawości. I w jednym z latających pałaców odwiedzają nasz układ słoneczny. Wtedy na Ziemi zaczyna się nowa epoka. Czekanie na superbuddę w buddyzmie. Zasadnicza idea odkupienia jest dokładnie taka sama jak w dżinizmie. Tyle tylko, że dżinizm istniał już przed Buddą. Słowo Budda oznacza w sanskrykcie oświecony, przebudzony. Właściwie imię Buddy brzmiało Siddhartha. Pochodził on z arystokratycznego rodu i dorastał w luksusie książącego pałacu swojego ojca u podnóża nepalskiej części Himalajów. W wieku 29 lat znużyła go taka bezużyteczna egzystencja. Opuścił ojczystą krainę i przez 7 lat uprawiał sztukę medytacji, poszukując drogi do prawdy. Lecz już w czasach Buddy od dawna znani byli bogowie z podań mitów i legend. Doznawszy oświecenia, Budda sam poczuł się inkarnacją istoty boskiej. Od tej chwili zaczął głosić swoim uczniom cztery prawdy, drogę, dzięki której każdy może stać się Buddą, czyli oświeconym. Uważał on istnienie przyszłych Buddów za coś oczywistego. Opowiada o nich w swoich mowach pożegnalnych. Mahaparinibbana Sutta. Jedno z nich, jak przepowiadał Budda swoim zwolennikom, przybędzie w czasach, kiedy Indie będą pękać w szwach od ludności. Wioski i miasta będą zapchane ludźmi jak kurniki. W całych Indiach będzie 84 tysiące miast. W mieście Ketumati, dzisiejsze Benares, będzie mieszkał król o imieniu Sangha, który opanuje cały świat i to nie przemocą, ale samą tylko sprawiedliwością, lecz za panowania tego króla pojawi się też na świecie wyniosły Meteja, zwany też Maitreya, pod każdym względem jedyny w swoim rodzaju, woźnica i znawca światów, nauczyciel bogów i ludzi, idealny Budda. Przepowiednia Buddy o przyjściu super Buddy przypomina dżinistyczną koncepcję powrotu Trinkinharów. Każdy, także buddyzm, zna najprostsze epoki, najrozmaitsze epoki, które przyrównuje się do obracającego się koła. Tyle, że owe buddyjskie epoki są niezmierzonej długości, bardzo plastyczne. Unaocznia to zapis Anguttara Nipaya. Są cztery niezmierzone okresy świata. Mnisi. Jakie cztery? Jak długo trwa koniec świata, bardzo trudno to mnisi wyliczyć, czy tyle to lat, czy tyle, albo czy tyle, to tysiącleci, albo setek tysiącleci, to mnisi bardzo trudno wyliczyć. Jak długo utrzyma się chaos, bardzo trudno to mnisi wyliczyć. Jak długo potrwa istnienie świata, bardzo trudno to mnisi wyliczyć. Jak długo trwać będzie nowo powstały świat, bardzo trudno mnisi wyliczyć. Takie są cztery niezmierzone okresy świata mnisi. Koncepcja czterech w dżinizmie, sześciu epok, przewija się także przez mitologię sumeryjsko-babilońską. Zdarza się wręcz, że bardzo odległe od siebie kultury posługują się tą samą liczbą. Już 65 lat temu taka właśnie zgodność zwróciła uwagę historyka religii profesora Alfreda Jeremaisa. Oto przykład. Wedle zapisków babilońskich, ale też wedle Beresosa, kapłana Bala, pradawni królowie, władcy nieba, mieli rządzić przez tysiące lat. Zarazem liczba lat odnosząca się do bogów Anu, Enlila, Ea, Sina i Shamasha zgadzają się z liczbami lat w odpowiednich jugach, epokach staroindyjskich.
Anu 4320, Kali Yuga 432000, Enlil 3600, Kali Yuga 360000, Ea 2880, Deva Yunga 28000, 288000, Sin 2160, Treta Yunga 216000, Shamash 440, Dwarpa Yunga 144000, Adat 432, Maha Yuga 4320000. Nie bez powodu dwa razy z rzędu powtarza się Kali Yuga. Tak się bowiem składa, że Kali Yuga bez zmierzchu liczy mniej lat niż ta ze zmierzchem. Nie chodzi też tu o liczbę zer, lecz o zgodność zasadniczych liczb. Te zgodności wskazują na wspólne jądro tych przekazów. Liczba 4320000 w odniesieniu do Maha Yugi, Wielka Epoka, jest taka sama jak ta odnosząca się do Enmen Lu Anana, trzeciego prakróla sprzed potopu. Panował on 12 sar, a jest to 43200 lat. Albo liczbę weźmy 288000 lat Deva Yugi. Pokrywa się to z liczbą lat panowania szóstego prakróla o pięknym imieniu Ensibzizanna. Dociągnął on bądź co bądź 8 sar, a jest to 28800 lat. W Grecji najstarszą wzmianką o epoce świata znajdujemy u Heraklita. Wymienia on liczbę 10800000 lat. Ta sama zasadnicza liczba odpowiada drugiemu okresowi panowania sumeryjskich prakrólów. 30 sar, czyli 108000 lat. Te liczbowe igraszki nie mają wprawdzie bezpośrednio żadnego związku z koncepcjami ponownego przybycia tego czy innego odkupiciela. Potwierdzają jednak przynajmniej wspólnotę elementów leżących u podstaw przedstawionych tu koncepcji. Wszystko wskazuje na to, że w zamierzchłych czasach musiała istnieć jakaś jednolita pranauka, inaczej bowiem nie da się wyjaśnić pokrewieństwa koncepcji i liczb. To wspólne źródło musiało leżeć w bardzo odległej przeszłości, bo gdyby było inaczej, na pewno znalazłyby się jakieś wzmianki o księgach historycznych. Anu w języku sumeryjskim niebo, jednocześnie jednak Anu to istota boska, ponieważ zasiada na tronie w trzeciej sferze nieba. W babilońskim micie o potopie nawet bogowie uciekają przed potopem, chroniąc się na rampie niebiańskiego pałacu. W micie o Etanie, gdzie znajduje się opis pierwszego lotu człowieka nad ziemią, Anu jest królem wszystkich bogów. Jego koroną miał być Aldebaran, najjaśniejsza gwiazda gwiazdozbioru byka. Ludzie bali się go, ponieważ Anu co jakiś czas opuszczał się na ziemię, aby ich ukarać. Psychologiczna taktyka kamuflażu. W mojej analizie koncepcji ponownego przybycia odkupiciela psychologia nie jest pomocna w najmniejszym nawet stopniu. Stwierdzam nie tylko to, że wszystkie kultury znały tę koncepcję, ale też to, że zawsze wiązała się ona z gwiazdami i zbawicielami spoza ziemi. Dotyczy to również idei sztucznego zapłodnienia lub wszczepienia embrionu pochodzącego od bogów. Nie ma innej możliwości. Oto dziedzictwo myślowe musi mieć jakiś wspólny mianownik, a psychologicznie nie da się tego uchwycić. Wprawdzie samo pragnienie wielkiego zbawiciela i sędziego, króla czy superbuddy jest całkowicie zrozumiałe. Wystarczy bowiem, aby danemu ludowi odpowiednio źle się wiodło i zrozumiałe jest. Natomiast pozostają powiązane ze sobą wspólne szczegóły w poszczególnych koncepcjach. Pragnienie takie nie wyjaśnia również pisanych w pierwszej osobie tekstów, a przede wszystkim szczegółów, jakich dotyczą daty i imiona. A może ktoś na serio twierdzi, że Henoch po prostu wymyślił sobie imiona i funkcje zbuntowanych aniołów? A może podstawowa jednostka miar do pomiarów wszechświata wynosząca 2057125 jojana przyszła od tak sobie do głowy jakiemuś marzycielowi pod drzewem figowym?
równie mało nadają się do psychologicznego wyjaśnienia powtarzające się szeregi cyfr u różnych ludów. Nie pomoże tu żaden schemat wynajęty z psychologicznych szuflad. To samo dotyczy sztucznych zapłodnień i wszczepiania embrionów. W dodatku opisanych w pierwszej osobie, to, że wykształcone na tej bazie religie gloryfikują później swego Zbawcę jako narodzonego również w wyniku niepokalanego poczęcia, to już całkiem inna sprawa, jak najbardziej uzasadniona z psychologicznego punktu widzenia. Do dziś chrześcijanie wyznania katolickiego wierzą, iż Maryja zrodziła Jezusa, pozostając dziewicą. No muszą w to wierzyć. Ale bowiem jest to jeden z dogmatów tego kościoła. Dla porządku trzeba wspomnieć, że nie da się dowieść twierdzenia przeciwnego, bo jak? Skąd mamy z naukową ścisłością wiedzieć, że Jezus, czy powiedzmy żyjący aktualnie indyjski prorok Sai Baba, nie zostali zrodzeni z kosmicznego nasienia? W starożytności było dokładnie tak samo. Wszyscy wielcy bogowie i boscy królowie musieli narodzić się w ten sam sposób. W końcu nie mogli być gorsi od swoich poprzedników. Nasienie z nieba i już. I tak na przykład babiloński władca Hammurabi, żyjący 1726-1686 przed Chrystusem, miał się narodzić z nasienia złożonego w łonie jego matki przez Boga Słońca Hammurabi, został później wielkim prawodawcą. To on jest autorem najstarszych pisanych reguł współżycia społecznego, tak zwany kodeks Hammurabiego. Mierzącą ponad 2 metry wysokości diorytową stelę z wyrytym na nim tekstem wykopano na początku naszego stulecia w Suezie. Dziś znajduje się ona w paryskim Louvre. Kodeks Hammurabiego składa się z 282 paragrafów, które król, prawodawca, jak sam twierdzi, otrzymał od Boga niebios, zupełnie jak Mojżesz, który swoje tablice z 10 przykazań otrzymał na świętej górze bezpośrednio z rąk Boga. W przedmowie do swego zbioru praw Hammurabi pisze wyraźnie, że to Pan Nieba i Ziemi, Bel, powołał go i przeznaczył do tego, by zaprowadził w kraju sprawiedliwość, zniszczył nikczemnych i złych i zapobiegł ucisku słabych przez silnych. No i oczywiście ludzie oczekują powrotu swego prawodawcy. Patrząc wstecz, możemy jedynie stwierdzić, że Hammurabi dokonał czegoś szczególnego i wyróżniał się w masie swoich współczesnych niezwykłymi działaniami. Oczywiście możliwy byłby argument, że Hammurabiego dopiero później wyniesiono do rangi Syna Bożego, gdyby nie to, że istnieje stela z jego zbiorem praw, na której on sam, i to za swego życia, zapewnia, że to bogowie niebiańscy go powołali. Najwyższy prawodawca jako arcykłamca, to zupełnie tak, jakby narzucić kłamstwo Mojżeszowi, kiedy ten twierdzi, że tablicę z 10 przykazań otrzymał na świętej górze osobiście od Boga. Tu bym się zgodził. My, ludzie współcześni, przemądrzali i zarozumiali, wiemy oczywiście, że nasienie, z którego narodził się Hammurabi, w żadnym razie nie może pochodzić od Boga Słońca. No bo jak? A jak właściwie to skąd bierze się nasza pewność? Nikogo z nas przy tym nie było. Nigdy też nie przebadano szkieletu Hammurabiego pod kątem genetycznym. Znamienne dla ludzkiej logiki jest tylko to, że z taką samą oczywistością, jaką Hammurabiemu odmawiamy kontaktów z istotami pozaziemskimi, takie same kontakty Mojżesza i innych proroków akceptujemy. Pytanie dlaczego? No tak, ale przecież to co innego, prawda? Także asyryjski władca Asurbanipal, żyjący 668-662 przed Chrystusem, ten sam, w którego bibliotece glinianych tabliczek odkryto epos o Gilgameszu, narodził się z dziewicy, był synem bogini Isztar, która karmiła go piersią w dzieciństwie. Isztar musiała być raczej spoza ziemi, gdyż w jednym z tekstów klinowych czytamy: jej 4 piersi leżały na twoich ustach, z 2 ssałeś, w 2 skrywałeś twarz. Nie mylą się państwo, 4 piersi. Nie jeden mógłby pozazdrościć, prawda?
W swoich decyzjach król Asurbanipal powoływał się na boskie wyroki bogów, takich jak Bel, Marduk i Nabu. Ten ostatni był wszechwiedzący, od niego ludzkość nauczyła się pisma. Na jednej z pieczęci cylindrycznych, przechowywanych w paryskim Luwrze, przedstawiono Nabu obok Marduka. Główna świątynia Nabu znajdowała się w mieście Bursipa, świątynia siedmiu przekazujących polecenia nieba i ziemi. Dziwne. Czy to wszystko tylko gra, zarozumialstwo królewskich rodów, które musiały powoływać się na boskie nasienie, by w ogóle znaleźć posłuch u kapłanów i jego ludu? Moim osobistym zdaniem i tak, i nie. Na pewno nie każdy król i nie każdy twórca religii powstał za sprawą boskiego nasienia, ale byli tacy w owej nie dającej się datować przeszłości, którzy mieli przeświadczenie, iż przekazują potomstwu specjalny kod genetyczny. To głębokie przeświadczenie brało się z przekazywanej w obrębie rodziny i przez kapłanów wiedzy kryjącej w sobie tradycje będące echem dawnej rzeczywistości. Przypomnijmy sobie także dynastię egipskich władców. Miały swój boski początek dawni dziejopisarze, ci, którzy pracowali dwa i więcej tysięcy lat temu, wszyscy bez wyjątku. Podają, że pierwsi królowie wyszli z rodu bogów. Dopiero od bogów ludzie nauczyli się sztuki astronomii, sporządzania narzędzi czy uprawy ziemi. Również język i pismo pochodziły od tych uczynnych niebiańskich istot. Oni to bowiem jako pierwsi podzielili i ułożyli zrozumiały dla wszystkich język i obdarzyli nazwami wiele rzeczy, dla których nie było dotychczas określeń. Nie można przecież ignorować faktu, że podobne historie występują także w innych tekstach, których wieku nie da się określić. Weźmy znowuż Henocha, Berosa z opowieścią o Oanasie, naukę dżynistów, no i oczywiście także apokryfy Starego Testamentu. Tam również mowa jest o niebiańskich nauczycielach, nawet jeśli określa się ich imieniem upadłych aniołów. I tam również w kręgu tradycyjnych przekazów żydowskich wręcz roi się od wybrańców, którzy nie z ziemskiego zrodzili się nasienia. Takie dziedzictwo myślowe nie budzi zbytnich sympatii i podchodzi się do niego z dużą niechęcią. I zaraz zaczyna się łączyć Erisha von Denikena z jakimiś idiotycznymi rasistami, zupełnie jakbym to ja był autorem pomysłu o boskim nasieniu i wybrańcach. A przecież wcale nie wzięło się to z mojego ogródka. Koncepcja pochodzi z prostej linii właśnie z ksiąg, które dla wielu narodów są księgami świętymi. Na przykład Noe, który przeżył potop, wcale nie był byle kim. Wprawdzie jego ziemskiego ojca wymienia się Lemecha, ale ten wcale nie spłodził swego syna. Każdy może sobie przeczytać w tekstach ze zwojów z nadmorza Martwego. Jeśli tam napisane, że pewnego dnia Lemech powrócił z podróży trwającej dłużej niż 9 miesięcy, wszedł do namiotu, zastał tam chłopczyka, który wyglądem nie pasował do jego rodziny. Miał inne oczy, inny kolor włosów i na dodatek inną skórę. Wściekły poszedł Lemech do żony, która zaklinała się na wszystkie świętości, że nie odbyła stosunku płciowego z żadnym obcym. Nie mówiąc już o strażniku czy z którymś z synów nieba. Zatroskany Lemech udał się po radę do swojego ojca, który był ni mniej, ni więcej, tylko Matuzalem. Ten również nie znał odpowiedzi i udał się z kolei do swojego ojca, dziadka Lemecha. Gdyby to był teleturniej, wolno byłoby zgadywać do trzech razy. Kto nim był? Otóż właśnie mój przyjaciel Henoch. Henoch mówi swemu synowi Matuzalemowi, aby Lemech uznał chłopczyka za swojego i nie złościł się na żonę, ponieważ to strażnicy nieba włożyli nasienie do jej łona. A to dlatego, że ów kukułczy podrzutek ma zostać praojcem nowej ludzkości po potopie. Nakazał Lemechowi nadać chłopcu imię Noe, co ten uczynił. Epizod ten pokazuje, że już
Henoch, ten sam, który potem odleciał ognistym rydwanem do nieba, był poinformowany o nadciągającej katastrofie potopu. Przez kogo? Przez przybyłych na ziemię strażników nieba. To proste. A kto przeprowadził sztuczne zapłodnienie żony Lemecha? Ci sami kosmonauci. Tego rodzaju przykładami chciałbym podbudować koncepcję, w której podobnej formie zapisana została we wszystkich zakątkach świata. I to co najmniej 1000 lat temu. Prawdziwy krzyż pański z tymi niezliczonymi bożymi synami, których tabuny przewalają się przez mitologię Egiptu, Grecji i Indii. Boska elita jest obecnie dosłownie wszędzie. Bogowie wczoraj, bogowie jutra, Tybetańczycy żyjący w wysokogórskich dolinach, odgrodzeni od reszty świata, znają najwyższego króla nieba lub inaczej, świętego z góry. Jednocześnie bardzo dokładnie odróżniają oni transcendentalne niebo od fizycznego firmamentu. Najstarszych tybetańskich królów zwano niebiańskimi tronami. Na polecenie Boga zeszli oni na ziemię i po okresie panowania powrócili do nieba. Nie znawszy śmierci, dysponowali niewyobrażalnym orężem, którym dawali nauczkę wrogom lub ich niszczyli. Wygląd tej miotającej broni po dziś dzień zachował się w ludowej tradycji. Zalicza się do niej klin grzmotu, do dziś czczony w tybetańskich świątyniach. Musi się za tym kryć coś więcej niż tylko głupia fantazja, bo przecież owe kliny grzmotu są realnymi przedmiotami. Chociaż nie potrafimy sobie wyobrazić ich działania, legenda o wielkim tybetańskim królu Gesarze powiada, że został przyjęty przez niebiańską światłość. Zaprowadziwszy do kraju porządek, oddalił się do swojej niebiańskiej ojczyzny, oczywiście obiecując, że kiedyś powróci. Król Gesar uważany był za jednego z niebiańskich władców, tak samo jak pierwsi mityczni cesarze chińscy czy boscy królowie Egiptu. Wszyscy oni byli nauczycielami ludzkości i wszyscy uważani byli za właściwych stworzycieli człowieka. Przed ich przybyciem ludzie żyli jeszcze jak zwierzęta. W genealogii królów Tybetu, tak zwany Gerlap, wymienia się 27 władców. 7 z nich zeszło po drabinie z firmamentu niebieskiego. Najstarsze pisma także sfrunęły z nieba, w szkatułce. Prastary nauczyciel o bardzo trudnym do wymówienia imieniu, Padmasambhava, przyniósł ze sobą z nieba niezrozumiałe pisma. Przed jego odejściem uczniowie zdeponowali owe pisma w jaskini, aby poczekały na późniejsze czasy, kiedy ktoś będzie umiał je zrozumieć. Tenże nauczyciel zniknął potem w chmurach na oczach swoich uczniów i to nie tak po prostu. Zabrał go statek kosmiczny, ale pośród chmur ukazał się rumak ze złota i srebra. Wszyscy mogli zobaczyć na własne oczy, jak wielki nauczyciel znika w chmurach na swoim metalowym wierzchowcu. Kłania się kolega Henoch ze swoimi rumakami i w niebowzięciem. Aż nieprzyjemnie mi dodawać, że oczywiście także święte księgi Tybetu operują niemożliwymi liczbami. Wymienia się w nich na przykład 4 wielkich królów nieba, a długość życia każdego z tych królów wynosi całe 9 milionów ziemskich lat. W różnych rejonach nieba są różne miejsca mieszkalne, do których dostać można się po dłuższej podróży przez kosmos. Poszczególne boskie lata przelicza się na ziemskie. Człowiek czuje się, jakby miał do czynienia z teorią względności Einsteina. Jest tylko drobna różnica w czasie. Einstein żył w naszym stuleciu, tybetańskie zaś księgi Kanjur i Tanjur liczą 1000 lat. Występowanie powyższych koncepcji nie ogranicza się do rejonu geograficznego, który dziś określamy mianem Bliskiego czy Dalekiego Wschodu. W Ameryce Indianie myśleli podobnie. Z kręgu mitów plemienia Wabanki znamy legendę o Gluskabe. Działał on na ziemi jako nauczyciel i nauczał Indian dosłownie wszystkiego: rybołówstwa, myślistwa, budowania chat, wyrabiania broni, medycyny, chemii, no i oczywiście także astronomii.
Zanim zakończył swoją ziemską działalność i odleciał do gwiazd, obiecał powrócić w dalekiej przyszłości. Na temat Boga Majów, Kukulkana, wypowiadałem się obszernie w osobnej książce, tutaj powiedzmy tylko jedno. Lud jednak wierzył, że uniósł się do nieba. No i jak żeby inaczej, obiecał, że powróci. I tak właśnie okruchy z religii poszczególnych ludów pasują do siebie jak fragmenty łamigłówki z klasycznego kryminału. Nazwiska są inne, treść podobna, nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby poskładać je w całość. W moim osobistym przekonaniu próby wmówienia nam, że różne ludy w różnych miejscach naszego globu przejęły swoje czekanie na powrót Boga od chrześcijańskich misjonarzy są co najwyżej żałosne. Panie Boże, ratuj! Co w końcu było najpierw, księgi chrześcijańskie czy te inne? Fakty są wrogiem prawdy. Miguel de Cervantes, żyjący 1547-1616, można dowolnie skakać po globusie, grzebać w przeszłości i wertować religijne teksty, a i tak zawsze i wszędzie odnajdziemy ideę powrotu. W Chinach Konfucjusz ma być tym, który przyjdzie ponownie, aby na nowo stworzyć harmonię między niebem a ziemią. U aborygenów zaś, w dalekiej Australii, pradawni niebiańscy bohaterowie nazywają się Dgumari i Wandina. Tubylcy z utęsknieniem czekają na ich powrót. Teraz brakuje w zasadzie tylko teologa lub psychologa, który wmówi nam, że Chińczycy przejęli swoje koncepcje od pierwotnych mieszkańców Australii lub na odwrót. No właśnie. A z dala od Chin i Australii ta sama tęsknota, myśl i o powrocie bogów opanowała umysły preinkaskich kapłanów. Wedle ich przekazów ziemię odwiedził niejaki Wirakocza z trzema braćmi. Uczyli oni Indian, zakładali osiedla i na koniec ze swej ziemskiej kariery powrócili w kosmos. Oczywiście z obietnicą powrotu w przyszłości. No bo jakżeby inaczej. Ich potomkowie, władcy Inków, nazywali siebie synami Słońca. Pierwsi chrześcijańscy zdobywcy, czy to Pizarro w Peru, czy Cortes w Meksyku, na początku witani byli z zachwytem, jako powracający bogowie. Nie, to wykluczone, bo Indianie dowiedzieli się tego od chrześcijańskich mnichów. Wierzenia były już wcześniej. Bogowie z biletem powrotnym działali na całym globie, powiązane zaś ze sobą przykłady, które przedstawiłem w tym rozdziale, w najlepszym wypadku są co najwyżej wierzchołkiem góry lodowej. W poprzednich książkach przeczytałem tradycje Indian Hopi i brazylijskich Kayapo, sprawę japońskich figurek Dogu, treść świętej japońskiej księgi Nihongi, legendy Eskimosów i plemienia Dogonów z Mali. Wszystkie te ludy znają niebiańskich nauczycieli i wszystkie czekają na ich powrót. Majowie wyrazili to najzwięźlej, co można przeczytać w Księdze Kapłanów Jaguara. Stąpili z drogi gwiazd. Mówili magicznym językiem gwiazd nieba. Ich znakiem jest nasza pewność, że przybyli z nieba. A kiedy znów wstąpią, 13 bogów i 9 bogów uporządkują znowu, co niegdyś stworzyli. Kto ma przybyć? Oczekiwanie ponownego przybycia jakichś bogów było i pozostanie niepodważalnym faktem. Sporne pozostają tylko kwestie, kto tak naprawdę ma przybyć i kiedy. Chrześcijanie i Żydzi czekają na Mesjasza. Muzułmanie na Mahdiego. Po prostu inne imię osoby Mesjasza. Słowo Mesjasz oznaczało pierwotnie namaszczony. Pochodzi od hebrajskiego Maszjach, Chrystus, którym określano namaszczonego króla. W kręgu religii żydowskiej oczekiwany jest potomek rodu Dawida, lecz substancjalnie on także ma przybyć z chmur. Zwyczajny człowiek, który zdobywał później władzę królewską, nie może zostać Mesjaszem, ponieważ już samo słowo człowiek zupełnie nie nadaje się do wyjaśnienia terminu Mesjasz. Słynny profesor Hugo Grossman napisał w swojej analizie, i jedno i drugie jest raczej wykluczone, albowiem Mesjasz wydaje się być istotą niebiańską. Ponadto przypisuje mu się
preegzystencję, czyli że istniał już wtedy, kiedy nie było jeszcze ludzi. A oto wspólny element wszystkich wyobrażeń Mesjasza. Dysponuje wielką potęgą, zaprowadzi nowy ład, jest ucieleśnieniem sprawiedliwości, jest zainspirowany, powołany i wykreowany przez Boga. W zależności od religii Mesjasz jest synem człowieczym, spłodzonym przez niebo, nasieniem, embrionem, karmą. Mógł on już raz przybywać na ziemi, zostać wzięty do nieba i powrócić, istotą pozaziemską, jedną z wieloma podobnymi Bogom istotami, które już wcześniej przebywały na ziemi. W wyobrażeniu chrześcijan, Ewangelię i Apokalipsa świętego Jana, ale też w żydowskim, Henoch i Apokryf oraz w muzułmańskim Koranie, ponowne przybycie Mesjasza związane jest z sądem ostatecznym. Na niebie pojawi się jakaś potęga, które towarzyszą wielkie liczebnie chówce niebieskie. Parsowie nazywają tę potęgę pogromcami wszechświata. Sumerowie mówią o bogu Anu, który powróci z gwiazd Aldebarana. Tybetańczycy o świętych z gór, którzy tu na dole przywrócą dawny porządek. Majowie wspominają o 13 bogach, którzy także powrócą i uporządkują znowu, co niegdyś stworzyli. Z pojawieniem się tej potęgi wiążą się zagadkowe wydarzenia na niebie. Z firmamentu spadnie gwiazda lub góra świecąca ogniem. Pokażą się znaki na niebie. Księżyc się zaćmi. Ludzie zaczną drżeć i znajdą się na skraju wytrzymałości nerwowej. Na ziemi nastąpią niespotykane klęski żywiołowe. Będzie dygotała i kołysała się ziemia. Wody mórz wpłyną na siebie. Zaczną wybuchać wulkany. I nad chmurami ukaże się Ultimo Iudex, czyli ostateczny sędzia. I co tak dokładnie będzie osądzone? Wierzący i niewierzący? Czym jest wiara? W co ludzie powinni wierzyć? W to, co przed tysiącami lat przeżyli ich przodkowie i zawierzyli swoim księgom? Czy też w to, co ludzki ród sprokurował sobie z tego później, w swojej zarozumiałej próżności? Każda ze współczesnych religii odnosi ideę mesjańską do swoich świętych ksiąg. Jest to niezaprzeczalny fakt, czy nam się to podoba, czy też nie. A więc, co logiczne, nie wszystkie te religie mogą mieć rację. Której z nich są w błędzie? A co by było, gdyby tak wszystkie były w błędzie? W końcu idea Mesjasza jest znacznie starsza od Koranu, starsza od Nowego Testamentu, starsza od buddyzmu, a także od biblijnych proroków z okresu po potopie. Obietnica powrotu plącze się po ludzkich umysłach już od czasu patriarchów sprzed potopu, od czasu dżynistycznych epok i prakrólów, najróżniejszych ludów. Gdzie to się zaczęło? I raz jeszcze, w co ludzie mają wierzyć? Kogo mają oczekiwać? Kogo mają się lękać? Kto powróci z wielką mocą i chwałą? Z niebiańskimi zastępami przy akompaniamencie straszliwych zjawisk na niebie? Kim mają być te skamieniałe ludzkie masy, które mimo takiej demonstracji siły nadal nie wierzą? Filozofia Paleoseti potrafi zaproponować odpowiedź, która będzie zgodna z przekazami. Teorię, która rozwiązuje wiele kwestii szczegółowych i potwierdza prawdziwość niejednego tekstu. W przeciwieństwie do religii, filozofia Paleoseti w najmniejszym nawet stopniu nie wymaga wiary. Jej koncepcje można weryfikować i odrzucać, weryfikować i przyjmować jako poprawne. A mimo to filozofia i tak przewyższa czymś wszelkie religie ideę powrotu Mesjasza. Daje się racjonalnie uzasadnić. Goodbye, tatusiu. Obcy kosmonauci, którzy tysiące lat temu przebywali na Ziemi, nadając ludzkości genetyczne przyspieszenie, ci sami kosmonauci, którzy przewijają się przez starożytne literatury pod postaciami bogów, aniołów, upadłych aniołów i innych tam. W którymś momencie wypowiedzieli słowa pożegnania i odlecieli. Wraz z nimi odlecieli ponadto pojedynczy uprzywilejowani ludzie. Oni także wypowiedzieli słowa pożegnania. Co się mówi tym, którzy pozostają? Tym, którzy właściwie również chętnie udaliby się w wielką podróż. Poniżej wyimaginowany dialog pożegnalny między Henochem a jego synem, Matuzalemem. Henoch, już czas, mój syn. Oni przybędą o świtaniu, aby mnie ze sobą zabrać. Matuzalem,
Ojcze, czy jeszcze cię zobaczymy? Henoch, nie. A przynajmniej nie twoje pokolenie. Oni powiedzieli mi, że przez czas ich nieobecności upłynął na ziemi tysiące lat. Matuzalem, jakże to możliwe? Czyż nie wszyscy jesteśmy przeznaczeni śmierci? Henok, jesteśmy, ale we wszechświecie panują inne prawa czasu. Kiedy strażnicy powrócą tu po tysiącach lat, ziemia będzie zupełnie inna. Matuzalem, no tak. I tak nie rozumiem. Ale cóż? Tak powiedzieli ci strażnicy. A dokąd lecisz, Henok? Czy widzisz ten jasny pas gwiazd na gwiazdozbiorze Oriona? Teraz przedłuż linię o 6 łokci. Tam świeci gwiazda, nie za jasna i trochę żółtawa. To jest ojczyste słońce strażników. Tam jest inna ziemia. Piękniejsza od naszej. Tam się udaje. Matuzalem, ojcze, zostałeś wybrany, aby jako żywy człowiek cieleśnie iść do nieba. Zazdroszczę ci. Henoch, nie jest tak, mój synu. Ja nie idę do nieba. Niebo, tak wytęsknione przez ludzi, to miejsce absolutnego szczęścia. Dobra dusza trafia do nieba dopiero po śmierci. Ja natomiast lecę w kosmos. Matuzalem, nie dostrzegam różnicy między niebem a kosmosem. Jak ty to nazywasz? Spójrz na cudowną wspaniałość gwiazd. Tam w górze panuje pokój, piękno. Strażnicy poruszają się po niebie na ognistych barkach. Ich potęga jest niezmierzona. W naszych oczach są nieśmiertelni. Musi tam być jak w niebie. Nawet jeśli ty nazywasz to kosmosem. Henoch, zbliża się pora pożegnania, mój synu Matuzalemie. Słyszysz gwar ludu. Zbiera się, aby wysłuchać mojej mowy pożegnalnej. Strażnicy ostrzegali mnie, że nikomu nie wolno zbliżyć się do miejsca, gdzie opuści się ognisty rumak. To samo dotyczy ciebie i twojej rodziny. A więc, mój synu Matuzalemie, wyjaśniłem ci wszystko i przekazałem wszystkie księgi. Przechowaj te księgi spisane ręką ojca twego. Każ je bezustannie przepisywać i zważaj, by nie zmieniono ani słowa. Nawet jeśli twój syn i twoi wnukowie nie pojmicie ich treści, to zrozumieją je przyszłe pokolenia i będą wdzięczni, że niczego nie zmieniliście. Strażnicy polecili mi, aby nie trzymać tych ksiąg w tajemnicy. Dlatego też przekaż je następnym pokoleniom świata. Nawet gdyby podobna rozmowa rzeczywiście miała miejsce i nawet gdyby Henoch osobiście oświadczył tysiącom ludzi, którzy się tam zebrali, by go pożegnać, że nie idzie do nieba, tylko leci w kosmos, to następne pokolenie nie umiałoby tego zrozumieć ni w ząb. Skoro ktoś potrafi ulecieć w górę, wmieszać się między cudownie świecące gwiazdy i znaleźć tam ojczyznę, to musiał pójść do nieba. Przybysze niedwuznacznie dali ludziom do zrozumienia, że nie są bogami. Nie uczynisz żadnemu posągu Boga swego. I tak to nie pomogło. Następne pokolenia, ci, którzy już nie widzieli wizyty bogów na własne oczy, siedzieli nad tekstami, które dla nich nie miały żadnego sensu. Czytali tam, że za czasów pradziadów z nieba stąpiły jakieś istoty z wielką mocą i chwałą. Dla nich było już jasne, że mogli to być tylko bogowie lub wysłannicy lub słudzy jednego Boga. Istoty te przeleciały od najwyższego na ziemię i pouczały ludzi. I już w żądnych interpretacji umysłach ludzi narodziły się anioły. Ludzie zawsze szukają sensu i sensacji, nawet jeśli powstaje przy tym całkowity bezsens. Już wkrótce od reszty oddzielili się bardziej myślący ludzie, nazwano ich mędrcami, zupełnie jak na przykładzie z kamieniem świętego Berlica. Mędrcy z pokolenia na pokolenie zmieniali odpisy tekstów, dopasowywali je do ducha czasu. Na przykład tacy mędrcy czytali opowieści o czymś, co błyszczało, a w dodatku sapało, miało 4 nogi i mimo wszystko potrafiło latać. To oczywiste, że mogło chodzić tylko o konia latającego. Czytali opowieści o istotach, które opuściły się z nieba i robili z nich anioły. Wkrótce zorientowali się, że mowa jest o różnorodnych rodzajach aniołów. Raz były dobre, raz były złe, to znów takie, które służyły Najwyższemu i strzegły Jego tronu. I jeszcze inne, które wyklinały na Najwyższego, zeszły na ziemi i oddawały się uciechom seksualnym. Aby niezrozumiałe uczynić zrozumiałym, nazwano te istoty złymi,
lub upadłymi aniołami. Nadano im nazwy takie jak uwodziciele lub synowie Boga. Teksty praojców mówiły także o tym, że niektórzy wybrani ludzie odlatywali z aniołami do Najwyższego. I tak powstało wniebowzięcie. Jeśli pojawił się opis wyglądu statku kosmicznego od zewnątrz i od środka, to wiadomo, że mogło chodzić tylko i wyłącznie o siedzibę aniołów i tron. Tron Najwyższego. Poniżej staram się przedstawić taki właśnie proces reinterpretacji, zestawiając ze sobą dwa teksty. Hipotetyczny oryginał opisze teraz moje przeżycie. Najpierw widziałem chmury, a potem, kiedy wznieśliśmy się jeszcze wyżej, zauważyłem coraz delikatniejszą mgiełkę i nagle pojawiły się gwiazdy, lecz wokół nas coś błyszczało. Byłem do tego stopnia sparaliżowany, że musieli mnie podnieść z fotela. Wszedłem na korytarz, aż zbliżyłem się do ściany składającej się z błyszczących kamieni. W dodatku zauważyłem czerwonawe światełka przemykające po ścianie. Potem wszedłem do gwiezdnego statku. We wnętrzu wszystko błyskało. Tak samo jak na zewnątrz, tylko podłoga była z płytek, spod których wydobywał się słaby blask. Najpiękniejsza jednak była powała. Zupełnie jak przez przezroczystą kopułę widziałem rozgwieżdżone niebo, a na nim strażników w mniejszych pojazdach, którzy przybijali i odbijali i wykonywali najróżniejsze prace. Raz jeszcze musieliśmy się przesiąść do większego gwiezdnego statku. Wewnątrz wszystkie drzwi stały otworem, ale przed każdym dostrzegłem niezliczone światełka. Strażnicy wyjaśnili, że to czujniki i osłony drzwi. Centrala sterowania okazała się olbrzymia i nie do opisania. Po środku na podeście stał fotel, a wokół niego matowo świecące duże szkło. Rozpoznałem na nim błyszczące słońce i strażników pracujących na zewnątrz statku. Na fotelu siedział dowódca, okryty śnieżnobiałą szatą. Padłem przed nim na twarz, lecz on podszedł do mnie i wypowiedział słowa pozdrowienia i rzekł: a więc to ty jesteś tym człowiekiem, który tam na dole ma zadbać o sprawiedliwość. A teraz oryginalny tekst z Księgi Henocha. I miałem następujące widzenie. Oto zaprosiły mnie w widzeniu chmury i mgła uniosła mnie w góry. Bieg gwiazd i błyskawice podnosiły się, popychały mnie i wichry dały mi skrzydła w widzeniu i unosiły mnie w górę. Zaniosły mnie do nieba. Wstąpiłem, aż zbliżyłem się do muru, który zbudowany był z kryształów i otoczony językami płomieni, i zaczął napawać mnie lęk. Wstąpiłem w języku płomieni i zbliżyłem się do wielkiego domu zbudowanego z kryształu. Ściany owego domu były takie same, jak wyłożona kryształem podłoga, a jego podstawą był kryształ. Jego powała była jak droga gwiazd i błyskawic. Pośród nich ogniste cheruby. I był inny dom, większy od poprzedniego. Wszystkie jego drzwi stały przede mną otworem i zbudowany był z języków płomieni. Odznaczał się pod każdym względem wspaniałością, przepychem i wielkością. Także nie potrafię opisać wam jego wspaniałości i wielkości. Dostrzegłem wysoki tron, a wyglądał jak obręcz. Wokół niego było coś podobnego do świecącego słońca i co miało wygląd cherubów. Siedział na nim wielki dostojnik. Jego szata błyszczała bardziej niż słońce i była bielsza niż sam śnieg. I padłem na twarz. Całe moje ciało topiło się, a moje oblicze się zmieniło. Podszedł do mnie i wypowiedział słowa pozdrowienia i rzekł: tyś jest Syn Człowieczy, który narodził się dla sprawiedliwości. Egzegeza na przestrzeni czasu. Cóż za tragedia, kiedy kosmonauci stają się aniołami i cherubami, oficerowie archaniołami, dowódca zaś najwyższym, czy jeszcze gorzej, Bogiem. Cóż za chaos, gdy zwykłe wyładowania elektryczne stają się językami płomieni, a z mostka dowódcy robi się nieopisaną wspaniałość. Jasne, że fotel dowódcy musiał stać się wysokim tronem, sam dowódca zaś wielkim dostojnikiem. Wręcz kojący wydaje się w tej sytuacji fakt, że w cytowanym fragmencie nie występuje sam Pan Bóg. Byłoby to zresztą co najmniej niestosowne, bo przecież Henoch pisze: podszedł do mnie, wypowiedział słowa pozdrowienia.
Obraz Boga, który wita swego ziemskiego gościa, podając mu prawicę, to widać nawet dla zatwardziałych egzegetów trochę za wiele. No więc poprzestano na wielkim dostojniku. Dobre i to. Znam argumenty, dlaczego tego rodzaju porównanie tekstów jest niedopuszczalne. Mówi się, że trzeba to widzieć inaczej, a ja uważam, że wcale nie. Trzeba, a już zwłaszcza gdy chodzi o egzegezę, jeśli zaś idzie o sens tekstów, to nie należy zapominać, że jądro ich treści powtarza się w tekstach hinduskich i nie tylko hinduskich. Pozaziemscy przybysze z czasów Henocha znali ogromne odległości międzygwiezdne. Wiedzieli przecież, że podróż do domu i z powrotem do naszego Układu Słonecznego pochłonie kilka tysięcy lat. W jaki sposób mieli to uzmysłowić ludziom? Pewnie pokazali rozgwieżdżone niebo i powiedzieli: teraz odchodzimy, ale tu wrócimy. Zapiszcie to w swoich księgach i przekażcie to swoim potomkom, niech wszystkie pokolenia o tym pamiętają, że my wrócimy. A kiedy ludzie zaczęli się dopytywać, kiedy to obcy pojawią się ponownie, czy po upływie miesięcy, lat, czy tysiącleci pozaziemscy przybysze, nie udzielili zapewne odpowiedzi. Po prostu sami dokładnie nie wiedzieli. Przybędziemy ponownie. Kiedyś. Cały czas bądźcie na to przygotowani i trzymajcie się przekazań, abyśmy nie musieli ponownie niszczyć rodzaju ludzkiego. A kiedy ludzie pytali, po czym poznają moment ich powrotu, przybysze wskazali na księżyc i gwiazdy i odrzekli: na nocnej półkuli będzie to wyglądało tak, jakby księżyc się zaćmił, jakby na ziemię spadały świecące gwiazdy. Dla ludzi po dziennej stronie będzie to wyglądało tak, jakby z nieba spadały złote góry. Ludzie, którzy są na to przygotowani i oczekują nas, ci, którzy zrozumieją znaki na niebie, będą się cieszyć, będą tańczyć i wydawać okrzyki radości i będą przepełnieni szczęściem, ponieważ przyniesiemy im nowy ład. Inni jednak, którzy deformowali, fałszowali teksty, ci, którzy zmuszali swoich bliźnich, by im wierzyli, ci wpadną w panikę, będą czuli strach przed nami i swoimi własnymi zwolennikami, ukryją się i zaczną wzywać fałszywych bogów, będzie to daremne, albowiem bogów nie ma. Ale oczywiście przybysze zdawali sobie sprawę, że przez tysiąclecia przekazy te zestarzeją się i będą stale reinterpretowane, dlatego zadbali o pozostawienie swoich śladów w wielu miejscach na ziemi. Także inne ludy w innych częściach globu sporządziły zapisy tych samych wydarzeń. Reszta zrobi się sama. Kiedyś musi nadejść taki moment, że ludzkość zacznie wymieniać informacje w skali globalnej. Najpóźniej wtedy ujawnić się musi wspólne jądro wszystkich tych różnorodnych przekazów. Ludzie będą musieli zacząć porównywać. Dwa dodać dwa po prostu zawsze jest cztery. Na tej właśnie zasadzie myślenie w duchu filozofii Paleoseti wprowadza przewartościowanie wartości. Ma to swoje uzasadnienie. Zasadniczo są dwa rodzaje ludzi, wierzący i niewierzący. Każda z tych grup została inaczej wychowana, lecz w jednym punkcie wszyscy przedstawiciele obu grup są zgodni. Jesteśmy jedynymi istotami rozumnymi we wszechświecie. Jak doszło do tego milczącego sprzysiężenia dwóch tak bardzo odmiennych od siebie grup, jak wierzący i niewierzący? Wierzącym wbito do głowy, że Pan Bóg stworzył ziemię w ciągu symbolicznych 6 dni, 7. dnia odpoczywał. Kiedy już stworzył rośliny i zwierzęta jako ukoronowanie swego dzieła, stworzył człowieka. A zatem jesteśmy koroną stworzenia. Halleluja! Niewierzącym wpojono teorię ewolucji. W toku trwających milionów lat procesu z aminokwasów powstały komórki, proste formy życia. Następnie formy bardziej złożone i wreszcie jako szczytowa forma Homo sapiens. Jesteśmy szczytową formą ewolucji. Alleluja! W obydwu przypadkach jesteśmy najwięksi, jedyni w swoim rodzaju i nie do pobicia. W całym wszechświecie. Superosobniki stanowiące koronę stworzenia i szczytową formę ewolucji. Istoty pozaziemskie nie są tu nikomu potrzebne, nawet jeśli opisami ich działań ociekają wszystkie istniejące święte księgi. Przewartościowanie wartości, a teraz nagle się pojawiają? Na firmamencie wiszą całe grona
Najrozmaitszych statków kosmicznych, wielopiętrowe, płaskie, świecące złotym blaskiem i błyszczące jak miedź, mniejsze, wimana, gigantyczne twory wyglądające jak nakładające się na siebie miasta, przesuwają się na tle księżyca i w pełni wzburzają nasze oceany. Ludzkość jest przerażona, zszokowana, zalękniona. Na coś takiego nie była przygotowana, ani wierzący, ani niewierzący. A właściwie dlaczego? Chrześcijanie pognają do swoich kościołów i będą pytać księży. Czy to sąd ostateczny? Muzułmanie będą wznosić modły do Allaha i żarliwie wierzyć, że to wraca Mahdi. Nareszcie zrobi porządek z niewiernymi. Nareszcie skończą się czasy oczekiwania. Żydzi dokładnie zrobią to samo. Synagogi będą zasypywać pytaniami swych rabinów. Cała Jerozolima będzie jednym wielkim ludzkim morzem, ponieważ tradycja uczy, że Mesjasz opuści się z nieba w Jeruzalem. Kto to wierzy? Tylko naukowcy będą spoglądali ku chmurom, zacierając ręce i wytoczą swoje czujniki i teleskopy, aby w którymś momencie ugiąć się przed faktami. Statki kosmiczne istot pozaziemskich zajęły pozycję wokół Ziemi. Wierzący będą wypełnieni żarliwą nadzieją, że to właśnie ich Mesjasz jest tym, który powróci, że to, co rozgrywa się nad chmurami, jest jedynie przykrywką, że to jedynie zapowiadane niebiańskie chówce i że już wkrótce pojawi się najwyższy sędzia i wynagrodzi ich wiarę. A ponieważ wszyscy wierzący wszystkich religii oczekują swego Mesjasza, są gotowi przysiąc, że jest to właśnie tak, a nie inaczej, ponieważ każde zdanie i każde słowo wykładają na swoją korzyść, zatracając widzenie rzeczywistości. Oni nie chcą sobie uświadomić, co tak naprawdę rozgrywa się na firmamencie, a nawet nie mogą. I nagle nawet nie wiedząc, kiedy stają się niewierzącymi, okazują się zbyt zakamieniali, aby poradzić sobie z nowymi, a przecież zarazem starymi jak świat, faktami. Nie potrafią ich przetrawić. Są niezdolni do prowadzenia zgodnej z duchem czasu globalnej polityki, nie mówiąc już o tym, by byli dojrzali do przyjęcia nowej uniwersalnej religii. I tak wierzący w religię stają się niewierzącymi w realia. Nie potrafią już cieszyć się życiem. Zbyt głęboka jest ich frustracja. A w istotach pozaziemskich, bo przecież w końcu jednak będą musieli uznać ten fakt, widzą w najlepszym razie uosobienie szatana czy Lucyfera, który tylko dlatego pojawił się nad chmurami, aby zachwiać podstawami ich wiary, aby poddać ich próbie. Umrą zgorzkniali i zdezorientowani, bo nie wiedzieli i nie wierzyli. Koniec rozdziału trzeciego. Opracowanie A. Dziekan 69. Czytał Andrzej Ciekanowski. Dziękuję.